Co powiecie na playlistę na YouTubie pod tytułem Hall of Fame, gdzie znalazłyby się odcinki pokroju Witam, Zombie Army 4 czy wspomniane wcześniej Wally Gdzie Jest? Myślę, że byłaby to naprawdę dobra promocja kanału. Zgadzam się, tylko ktoś musiałby to zrobić. A jak nie pamiętasz, kiedy to było i gdzie, to masz do przesłuchania na przykład 400 godzin materiału. Ja próbowałem z podcastem to kiedyś zrobić. To jest nie do zrobienia. Ja nie wiem, czy ktoś by ci zaufał z tą misją, żebyś ty żart wymyślił, ale jak masz coś, to no bo to jest proszę. Taka okrągła liczba programistyczna. To jest 2 do 8, czy tam do którejś, już nie pamiętam nawet. No, to... no właśnie, to dajesz mi żartem w takim razie. Z nas wszystkich to najlepiej powinieneś wiedzieć. Nie, no to już był ten żart, nie ma innego. Nie, bo moja linia niekompetencji się zaczyna na matematyce, przez fizykę, po chemię. Mhm. Potem już jest nieźle, ale to zaczynając od tych trzech rzeczy, to okay. Nie. Czyli nie, no, w nauki ścisłe. Spokojnie, dajmy ludziom się pośmiać, bo ten żart... Aha, no tak, niech oddechy nie złapią. Przez łzy teraz ludzie nie słyszą w ogóle, co mówimy, więc... Kolana są bite, pewno sińce są... Kolana są bite? A czemu bite kolana są? No bo jak powiesz, bo jak tata powie dobry żart, to aż się w kolanko uderzy. Aha, w ten sposób, okej. Okay. No to dobrze, ja dobrze. Myślałem, no to tłumaczyć komuś. Dobra, pamiętaj Mike, że jak będziesz sławny i bogaty, ja byłem dla ciebie miły. Pamiętaj o tym. Tak. Pierwsze, co ci wypomnę, to tego iPhone'a, którego mi do dzisiaj nie oddałeś. Ja ci już go wysyłam wtedy. A swoją drogą, jak się ten iPhone trzyma, Tartak? Bardzo dobrze, tu bardzo leży. Dobrze właśnie. Okay. No, głównie na nadziei i bateria nie jest jego najmocniejszą stroną. 5 lat temu też nie była. Ale służy. Nie będę kłamał, mam słabość do piątek, to moja nie, trzecia. No, więc... Oczywiście, wiem, to jest bardzo dobry to co telefon. Następne, Nokia 3310? Jak bardzo retro chcesz teraz zajść? Nie. Ja balansuję na granicy użyteczności i rozmiaru. To jest Tartak to jest late adopter, taki książkowy bym powiedział wręcz. Bo piątka to jest co, 2014-2015? No to jeszcze 12. Jobs chyba żył. No. Pączka się nie da moim zdaniem bez przekrojenia na pół dobrze zjeść tak czysto. To zależy, jaką masz paszczę dużą, no bo to też, wiesz... I jakie pączki. Ale, tak, ale mówię czysto, że nie masz pod nosem, wiesz, pudru ani lukru, totalnie 100%. Znaczy, w ogóle challenge to jest taki, żeby całego pączka zjeść i się nie oblizać przez cały proces, nie? Także, bo... Okej, okay, no niech to będzie wyznacznik to jest... zjedzenia na czysto. Okay. To jest prawdziwy challenge, jak się nie oblizać. Ale sędzia uznaje oblizanie się, bo był dobry, tak? To nie jest... Tak, tak. Na powtórkach telewizji ten, zobaczyć to... I tu widzimy, jak języczek tak. Idzie w chusteczek. Zdecydowania z telemarkiem nie mają. Żółta kartka dla tego pana. Zaczęło się też ostre rżnięcie w Fallouta 76. Oho, jest, mamy to. Tak się zaczęło, tak chyba się skończyło, bo... Prześli, nie, nie, tak całą grę. Nie. I refund poniżej po godzinie. Ostre rżnięcie. Mieli dobrą minę do złej gry, przecież słyszałem tam, wiesz, pośmiechujki, ale już temat nie powrócił, widzę, na wokandę. Aha. Grania dalej. A na zegarek patrzył jeden z drugim. Małpka GIF jest robiona z jednej, drugiej strony, widzę. Zarówno blondy i dragneck małpkę GIF robią do siebie. Jeżeli chodzi o E3, to tyle płaczu, a tak naprawdę wszyscy siedzieli przed kompem na YouTube i oglądali E3. To zawsze dla większości ludzi E3 jest cyfrowym. Tak. Tak. Znaczy, podoba mi się koncepcja ubrania tego w te ramy od 15 do 17, ale jestem ciekaw, czy wszyscy się tak grzecznie poddadzą temu harmonogramowi. Co? Mowi. No, dobrze, mówi? Próbuj. Prawie ci wyszło, tak? Zadzwonić po bambulans? Z nowych rzeczy w tym King's Bounty będą walki takie trójwymiarowe. Będzie ładna graficzka, tak będzie się kamera obkręcać jak w Divinity, coś podobnie. No nie śmiej się, no ja mówię co będzie. Się śmieję, no będą grafiki, będą walki trójwymiarowe. Ale nie, śmiejecie się ze mnie, ja poważnie tutaj rozmawiam, czekam bardzo na tę grę, a wy mi tutaj zabieracie w ogóle cały Ja się cieszę twoim szczęściem, Mike, chcę żebyś to wiedział. I mało tego, ja to będę grał i będę to streamował. Bardzo dobrze. No. Ja potem będziesz w sierpniu, będziesz płakał, że nie ma nic nie na stream. Ja nie wiem, czy świat jest gotowy na walki trójwymiarowe.
Widzę, że wyjdzie więcej niż 100 gier na Stadię w 2021 roku. Już to będzie tak jak na tym kartridżu, co miałem na Pegasusie. Tak. 360 w jednym i 60 to będą czołgi. Więc chyba to się chyba nie zmieni. Dalej będziesz musiał tego gajda otworzyć i sobie zmienić. Ale nie, poziom. Bo ja teraz mam to na tej kostce przy padzie. Tam masz te dwa przy przyciski. Głośniej drużyna czy głośniej gra, masz, nie? No masz, ale ta kostka to jest, no. Wiesz, to już jest... 2003 no. Rok, Tartak. No. Ale jest kurwa zajebiście funkcjonalna, musisz siatę, nie? Kupić tych kostek w takim razie, a i tak zmienią pewnie. No, no i tą przejściówkę do tego, do Kinecta, której nie mam jeszcze. Tak, i przejściówkę do Kinecta. No. I baterię do iPhone'a, przy okazji no. Se kup w zestawie. Nie, poczekam aż się nowego będziesz pozbywał. Spoko. Ale on już nie jest taki nowy. No, a mój jest nowszy niż niż mój, twój. O, na pewno jest. Tak, to nadal jest 8, więc... O. Podoba mi się, że Tartak, czy młodszy brat, wiesz, po starszym bracie ma ten... Czy spodnie też powinien ci ten? Tak, masz jakieś spodnie, z których wyrosłeś, Mike? Wiesz co, mam takie dresy, które mi się tak zmechaciły już brzydko. Nie, moment. Myślę. Moment. On maszynką do golenia przejedzie. Ja w spodnie Mike'a nie wejdę. Ale Mike nie zawsze był chudy. Może masz jakieś ciuchy, Mike? Może masz, Mike, jakieś ciuchy sprzed zrzutu masy? Sprzed zrzutu masy? To nie, to tacy dałeś. Zrzutu masy. Sprzed redukcji jakieś masy. Co ty zrobiłeś ze strojem kosmonauty? Strój kosmonauty generalnie powinien iść do śmieci po tym, jak wyglądał po zdjęciu z mojego przepoconego ciała. Ale postanowiłem sprawdzić, co się stanie, gdy wrócę go do prania. Aha. Więc mogę wam, jak to się wydarzy, to mogę wam powiedzieć, czy się rozpadł na 1000 części, czy nastąpił przeżył, rozpad radioaktywny, tak? Tak. Okay. Ale to jest pewno wszystko sztuczne. Poliester, plastik, to wiesz, to w 30 stopniach, to będzie spoko. Znaczy, ale nawet może to szlauchem zlać na podwórku, nie? To... tak lubię mieć moje ubrania, tak. Jak myślę robienie prania, to lanie szlauchem na podwórku pierwsze na reddicie jest taki subreddit, ja słuchaj. Wypieprzam przez okno koszyk z majtami i po prostu i leję je szlauchem. Na reddicie, słuchaj mnie teraz. Okay. Znaczy wiesz, no jak dostajesz opiekacz do tostów i masz już opiekacz do tostów, no to tam wiesz, mogę komuś dać ten opiekacz do tostów, nie? Taki typowy prezent ślubny, co to wędruje po ludziach, nie? Mm-hmm. Ale okay. Takie, no, takie personalizowane dla mnie... Coś ja nas nie... ominęło? Czekaj, bo dostałeś opiekacz do tostów jako prezent ślubny. Tak? Rniemy w takie rejony. Nieważne. A samochodami też się zamienimy? Tak, bo samochodami też się możemy zamienić. Zrobię ci fotę ostatnio, jak mi odpadło kawałek tego progu na dole, zgnita jest od rdzy. O wow. No. To tak o niego dbasz. No Mike, ale jak mi go będziesz oddawał, to ja oczekuję, że... A się złamiesz połowę, jak będzie tak wyszpachlowany będzie, że jeszcze go sprzedasz z zyskiem. No. A i antena urwała się już do końca teraz. Tak, co ty z nim robisz? Co ty z... Musisz go w nocnych wyścigach podbić szynami kolejowymi, jak w zmiennikach. Właśnie, jak jesteśmy w temacie zabierania projektów i nieopłacalnych deali i biznesu, który jest ciężki i to nie jest różami usłane, to Anthem tak nie bardzo poszło. Będzie... Anthem Next poszło do piachu. Tak. Jest żywe nie. No. Jest żywe nie. Wydawca stwierdził, że nie będzie tego projektu kontynuował. Chyba jak ja uwielbiam ten schemat. Wypuszczamy grę, która jest bazą do dalszej pracy. Kupcie, obiecujemy. Mhm. Nie kupiliśmy. Kupcie, obiecujemy, tu jest roadmapa, którą zrobimy, jak kupicie. Nie wierzymy wam, nie kupujemy. Ale tu jest nowa roadmapa, bo tamta się nie dała, to tu jest nowa i teraz jak kupicie, to teraz będzie na pewno dobrze. Nie wierzymy wam. Wy skurwysyny musieliśmy zawnąć, bo nie kupiliśmy. I to jest mój ulubiony schemat i zawsze się cieszę, jak każda firma, która działa według tego schematu, dostaje kopa w dupę.
No i tak między prawdą a Bogiem, no to dla mnie, znaczy to, co widzę w tym świecie, to nie, dla mnie nie jest synonim ekstazy seksualnej, nie? To nie jest moje, powiedzmy, niebo seksualne, które sobie nie bardzo chcę wiedzieć, co chce być twoim, ale... Co jest moim niebem seksualnym, to w komentarzach napiszcie wszyscy, co jest waszym seksualnym nie niebem. Chcę w mailach, kontakt małpaformogatka.pl. Nie, w mailach nie, właśnie w komentarzach. Interesuje mnie. YouTube się zainteresuje. A YouTube się zajmie tym ewentualnie. Trochę chciałbym wiedzieć, co to jest tartakowym niebem seksualnym, bo to jest na pewno coś bardzo dziwnego, ale... A byłeś na krawędzi oddechu, Wojtek? Och, wielokrotnie. I jak się stoi? Wielokrotnie w ramach szczytowania seksualnego. W ramach mojego seksualnego nieba byłem wielokrotnie na granicy oddechu. To jest dobre. To idzie w tytuł. I wszystko jest prowizorką, nie? W tej grze. Dzisiaj słyszałem określenie Cyberpunk. To takie... Cyberpunk trochę. No tak, nie jest to Cyberpunk, ale mi się podoba, tak. To nie będzie. No cóż, no. Zawsze no, muszą być bloopers. Okay, nie jesteśmy Jackie Chan. Co ja poradzę, no? Nie jesteśmy Jackie Chan. No i masz już bloopers, proszę bardzo. Okay. Możesz tak to zapętlić. Tartak mówiąc, nie jesteśmy Jackie Chan 10 razy. Jesteśmy Jackie Chan. I dodaj autotuna i jakiegoś bita w tle. Nie, to ja nie jestem tak dobry jak... Nie jestem tak dobry jak chłopaki z rozgrywki. Oni tam, wiesz, mają specjalistów od tego. Ja to jestem prosty człowiek. Ja mogę tam uciąć, żeby było prosto i tyle. Jak rabi, nie? Tylko możesz uciąć, żeby było prosto. Tak, ja dokładnie. Co? No to w chyba... tym roku też w lutym był taki jeden tydzień, w którym już wszyscy byli na rowerach. Ja już grilla robiłem nawet raz. I nie zaprosiłeś. No, nie zapraszam, wiesz, raczej. No właśnie, widzę. Kubar sam robił grilla. Mike, nie mów mu teraz, że byłeś. Dobra, nie powiem. Moje zaproszenie gdzieś utknęło w poczcie. No jedna trzecia pamiętam mojego życia nie, ale... Nie pamiętam, jak to było bez formogatki. Ale będziemy mogli się nazywać weteranami za jakiś czas. A dlaczego? Od ilu lat się można nazywać weteranami? No nie wiem, tak od 15? Tak. Aha. No ja nie planuję tak długo nagrywać z wami. Aha, okay. Weterani polskiego podcastingu. Okay. Prawie weterani, bo Wojtek się wypisał. Janki. W bloopersach w odcinku teraz się trzymaj, 51. O właśnie, bo to jest do mnie. Narzekałeś na to, że Turcy coś od ciebie chcieli w związku z nikiem. Tak, bo miałem takiego nika. Pierwszy raz użyłem nika Tartak, jak stworzyłem sobie postać w World of Warcraft. I otóż w Turcji Tartar oznacza Tatar. Nie ten do jedzenia. I teraz pytanie, skup się, bo teraz pytanie z milionerów. Czy chodziło im o to, że jesteś Tatarem i A, cię lubią, B, cię nie lubią? No to dużego researchu nie zrobiłeś, Janki, tylko te dwa oni jak warianty. Oni jak widzą twój nick, to się oblizują, tak czuję. Troszkę pogooglowałem i wyszło mi na to, że Tatarzy najeżdżali Polskę, potem my na nich, potem oni na Turków, potem oni na nas i na nich, potem my na nich i na nich, co? Okej, dobra. I na nich. I wielokrotnie. No, Tarczy najeżdżali na Polskę, potem my na nich, potem oni na Turków, potem oni na nas i na nich, potem my na nich i na nich. No przecież czego nie robimy? Aha, dobra, okej. Okay. Czyli tak, czyli wszyscy to mogło się być, najechali. Czyli to mogło być dla... Nikt się nie zastał, bo wszyscy byli w tym samym czasie w innych tych. Okej. Okay. Rozumiesz. W innym zamku Wszyscy trzej zrobili Travoltę. Okej. Okay. Bo jak myśmy się najechali, to my byliśmy gdzie indziej wtedy. Tak. Rozumiem, okej. Okay. Okej. Okay. Zargosik przysłał dłuższego maila. Ja go postaram się sparafrazować. Pozdrawiam. Pozdrawiam środkowym palcem. Zargosik pozdrawia. Zargosik. Żona, trójka dzieci, dom do remontu, w skrócie nie ma kiedy grać. Z tym domem to była dłuższa historia z tego, co Zagrosik pisał, bo kupił taki, myślał, że do remontu, a okazało się, że kupił taki do wybudowania. Czyli nie wiem, może jak z tą gorzej, twoją... Mogło być zawsze gorzej, do wyburzenia. Tak, może jak z tą twoją wiertarką Tami, co miała być wiertarka, a wszedł model wiertarki. No. Słyszałeś to, Mike? Nie. Kubar zamówił sobie wiertarkę hobbystyczną, taką, wiesz, do wiercenia w modelach. Zamówił ją, otwiera pudełka, tam jest model wiertarki do sklejenia. Ale go ktoś zrobił w chuja. Mariusz, proszę o sprecyzowanie, bo nie znalazłem takiej informacji, czy strój astronauty Kubara
to była tylko góra, czy jest cały kombinezon. Jeżeli tylko góra, to czy Kubar siedział od pasa w dół w samych majtkach, żeby poprawić wentylację? Strój to jest cały kombinezon. Calutki. I miałeś go cały? Bo to, miałem, to no jak mogłem go nie mieć? Jak, no nie, myślałem, że to jest... Od jajek... Po gardło, okej. Okay. Po gardło. Bo myślałem, że to jest może spodnie i kurtka, ale nie, to jest takie onesie, tak? To jest całe onesie. Widziałeś, tak? Widziałeś kiedyś także... strój kosmonauty Tartak na żywo? Także jak się pocisz, to wszystko miałeś... W tej, do butów spływa. Do nogawka, butów. Tak. Ale to dobrze, bo to w jednym miejscu się zbiera przynajmniej. No niby tak, ale czyszczenia jest potem i tak, wiesz, sporo. Okej, okay, by the way, strój przeżył pranie. Zaskakująco. Czego szlauchem. Ale, to, ale, to, ale szlauchem przed domem. Tak? Nie szlauchem. Nie szlauchem. Jak już nie myję rzeczy szlauchem. Przeżył pranie w pralce. Byłem przekonany, okay, że ta taka świecąca srebrna farba, to się, mm-hmm, to zejdzie. Ale popęka, zaskakująco, no, zaskakująco przeżyło ten strój. Ja myślę, że teraz możesz na krupówki iść z tym strojem, pochodzić w nich. Tak i nie, bo ludzie będą mogli sobie z tobą zrobić zdjęcie za 10 zł. O, tak z misiem. Jak z niedźwiedziem. Miś na ten krupówka będzie do mnie leciał, żeby sobie zdjęcie zrobić. Tak. Adam przysłał maila, którego zastanawiałem się, czy wpisać, bo Adam pisze: witam panowie, no, na początku szacun, świetna robota robicie, słucha się was z przyjemnością, zwłaszcza w pracy. Czy moglibyście przybliżyć na podcaście waszą wspólną historię, jak się poznaliście, jak w ogóle powstała Formogatka? Kto był inicjatorem pomysłu? To jest dobre, ja też bym chciał, żeby mi ktoś to przybliżył. Oh, czy po prostu poszła beczka piwa i wtedy ktoś trzymał, krzyknął: Eureka, robimy content o grach. To pytanie wraca regularnie razem z tym, jak się pojawiają nowi słuchacze. Temat był omawiany kilka razy na tych urodzinowych nagraniach, na pewno na, nie wiem, na 50, na 100, na 150 może. Natomiast historia jest prosta, bardzo nie? Bardzo prosto. Siedzę sobie u Lubaszki, jem kremówkę. Wchodzi Tartak cały na biało. Poproszę to samo, co ten pan. Zing. Co? Ile? Nie, wiem. To powinno być jak z Jokerem. Każdym razem, jak opowiadamy tą historię, to powinna być inna. Także. Tak. No ale tak na poważnie. Pamiętacie, jak to było? Pamiętam, że tak, byliśmy aktywni na forum Poligami. Tak. Pamiętam, że słuchaliśmy Poligatki. Pamiętam, że Poligatka nie miała regularności i miała długie przerwy czasem. I pojawiła się propozycja, nie pamiętam, kto to krzyknął. Ja. Może ty. Może. To ja byłem. Tak? Nie, to ja może, byłem. Może... Ja napisałem, kurwa. Potem mi było smutno, bo się zgłosił Mike, ty i Katankę wybraliście. Okay. Może my powinniśmy, w sensie słuchacze powinni nagrać swój własny podcast. Jedynym kryterium doboru było posiadanie mikrofonu, więc kryteria tylko były ja dość... miałem. Tak, kryteria były dość wąskie. Nie pamiętam, czy pierwszy raz, jak się dzwoniliśmy, to usiedliśmy i od razu nagrywaliśmy, czy najpierw się dzwoniliśmy i gadaliśmy, żeby coś ustalić, kiedy się możemy dzwonić. Pierwsze nagranie ustalaliśmy, czy możemy. Okay. Okay. Ustalić dzień i tak dalej, i tak dalej. Kubar na pewno ma to wszystko jeszcze ponagrywane tam i to wszystko w archiwum leży, także wiesz, yep, on to jeszcze kiedyś wyciągnie. Tak, yep. Także to tak było, ale z tą Lubaszką też mi się podobało. Mhm. Szkoda, że mnie tam nie było, ale okej. Okay. Jak ci nie było? W Lubaszce? Sprzedawałeś. Aha, ja sprzedawałem. Okay. Byłeś za lato. Tanecznym krokiem na tacy tak przynosiłeś. On miał taki strój, taki wiesz, taki jak w tych, tak, jak w amerykańskich. Taki. Barber Quartet takie. Dajnerka. Przemek pisze: siemanko, słucham sobie ostatniego odcinka na Rosnej Zmianie i gdy Mike powiedział, że to temat na inny podcast... I myślałem, że może was zapytam, w jakim innym podcaście byście widzieli swoich kolegów? Nie chodzi mi o nazwy, tylko o tematy. Ja na przykład widzę Kubara w podcaście o cosplayach, Miecha w podcaście o wspinaczce górskiej i rowerach, a Tartaka w podcaście o prowadzeniu swojej firmy i zarządzaniu jej finansami. Bardzo, znaczy to jest akurat nietrafione, bo to Mike powinien ewentualnie o prowadzeniu firmy, no, i zarządzaniu... Tak, mi pasuje. Mhm. Inaczej, Kubar o prowadzeniu firmy, a Mike o zarządzaniu finansami, bo to tak, ja nie mam doświadczenia ani w jednym, ani w drugim, a oni tak. O rowerach? Coś tam mogę powiedzieć o rowerach. Dwa koła szprychy. Fajny łańcuch, baby. Fajny masz łańcuch. Fajny masz łańcuch, kochani. Jędrzej na koniec. Ostatnio znowu był poruszany temat muzyki i dżingli i powiedzieliście, że oczekiwania rozkładają się mniej więcej pół na pół.
więc Jędrzej przesyła swój głos na stanowcze nie, on nie chce jakiegoś pitu-pitu w tle. Nie wiem, czy pamiętacie, okay. Rozmawialiśmy o tym, czy muzyka mogłaby lecieć, mogła, czy nie powinna lecieć w tle. Także mamy jeden stanowczy głos od Jędrzeja na nie. No, i wystarczy, nie. Dziękuję. To należy grupa, tak, to jest grupa, której my lubimy czerpać, wiesz. To jest ta najbardziej grupa... wokalna grupa. W kolanko, no bo muzyka i wokalna. No to nie wpadłem na to. I sam się, ograłeś. A nie, bo tutaj miało swoje golfy w ogóle, osobne. Mm-hmm. Miało? Mm-hmm. Tak. On miał dwa golfy, zresztą też robione przez HB Studios, ale żaden nie był ten licencjonowany, ten PGA, nie? Tym PGA tak, Tour. Tak, Everybody Goes to Golf, tak? To była ta gra? Everybody Goes to Golf, tak. Co? A co tam u Kotika słychać? Bo się zbliża w sumie końcówka roku fiskalnego. Kotik pewnie pozwalnia znowu kogoś. Jak rok temu, nie wiem, czy pamiętacie, musi zgadzać. To jest ta sama sytuacja, która miała miejsce rok temu. Bobby Kotik zauważył, że jak w sezonie podatkowym zwolni dużą część ludzi. Ha, on robi mój manewr w SimCity, no. To może sobie wypłacić duży bonus za poprzedni rok. I tak zrobił również w tym roku. Co prawda rok temu to chyba było 800 osób, w tym roku zwolnił niecałe 190, ale nie przeszkodziło mu to, żeby wypłacić sobie bonus 200 milionów dolarów w tym roku. Więc no, za jakiś miesiąc, dwa, tak samo jak rok temu, będzie znowu ogłoszenie o to, że Activision Blizzard szuka tak ludzi. Jest. To jest dokładnie mój manewr z SimCity pierwszego. Ostatniego dnia roku podnosisz podatki na 300%, wszyscy płacą, a 1 stycznia zmniejszasz na zero i ludzie nie zauważą i są zadowoleni. Przez jeden dzień byli źli, popłacili. Bo to się stało, nie są moje pieniądze. Co się stało? Moje pieniądze, tak. Nieważne. To jest kurwa numer, który ja wymyśliłem, jak miałem 12 lat i grałem w SimCity, a najbogatszy CEO w giereczkowie, Bobby Kotick, robi tak co roku ze swoją firmą, no. Ten, powiem wam w tajemnicę, aczkolwiek powinienem to na Jasona wysłać, że Payday 3 w jednym momencie był nawet u Microsoftu i był bardzo blisko Microsoft bycia wydawcą Payday 3, ale jak widać... Zobaczyli, jak to jest gówno, mówią, nie, dobra, zabierajcie to. Nie. Payday to jest zajebista seria i żałuję. Przy całej sympatii do Koch Media i pana Michała, żałuję, że to nie jest Microsoft, bo to by oznaczało nic innego, jakbyśmy tak to, żebyśmy to w Game Passie dostali. Mm-hmm. I wtedy ja bym i tak miał... I to dostaniemy w Game Passie, i tylko wtedy, pół roku później. No nie, właśnie nie, bo Paydayów nie ma w Game Passie. I wtedy ja bym miał z kim grać, bo to, do tej gry jest potrzebne 4 graczy, a mi się nigdy nie udało was namówić, żebyśmy w Payday grali. A tak, bo to nie jest dobra gra. To jest zajebista gra. Druga część to była zajebista gra. Naprawdę. To był nie super pomysł. Próbowałem to solo grać. Nie wiem, solo czy też pamiętacie, się to bo graliśmy gra. Chwilę, nawet był kopka z Maciem, zrobiony. Tak, z Maciem chyba. Z Maciem jeszcze, tak. Chyba graliśmy. To niezapomniane miny położone poziomo ze ścianą, tak, że nie było szansy ich nawet zdetonować. Majka, pamiętasz? Pamiętam. Ja przykleiłeś je tak do framugi ściany, tak. Że były tak wzdłuż ściany leciały lasery. Tak. Min wybuchowy. Embracer Group, tak. Embracer. Zebrało ostatnio znowu 890 milionów na dalsze zakupy, więc oni po prostu... Oni już mają tyle pralek, że oni już... non-stop chodzą. Allegedly. Cała piwnica chodzi non-stop. Cała piwnica chodzi non-stop, tak. Oni już biorą na taką masę, że muszą to wydawać również w dużych ilościach, żeby to miało ten biznes, żeby miał sens. Mhm. Piorą przemysłowo, no. Biorą przemysłowo. Tak. Ostatnio Phil Spencer, znowu coraz więcej jest do wywiadów tam brany i on tam ciągle coś mówi i ludzie się na tych... No nie, no bo są te... Widzę, że operujesz językiem polskim jak wirtuos. To muszę cię zatrzymać, bo to nie był wywiad, tylko Microsoft w końcu z Bethesdą oficjalnie doszli do zakupów. A, oglądałem to. I dwa dni po tym, jak to się udało,
tak. Jak to doszło już oficjalnie, pojawił się taki round table, czyli spotkało się Bethesda z Microsoftem, wszystkie, wiesz, tam Todd Howardy. Aha, czyli spotkaniu. Oni to sobie streamowali. Tak, ja myślałem, że tak, to był wywiad. Tak. To nie, oglądałem to było, wiesz, jak bardzo się lubimy. No bardzo się lubimy, bardzo jak się często to rozmawiamy. To było mizianie się takie po fiutkach, godzinę 20 to trwało, ale to nie był wywiad, muszę cię, wiesz, zatrzymać, bo to było w ramach tego streama z tego spotkania. To prawdopodobnie było ostatnie przyjemne spotkanie Todda Howarda z Philem Spencerem. To już sobie pewnie następne, szuka roboty. Następne będzie, jak będzie obiegówkę podpisywał. Dokładnie, tak? Dokładnie. W ramach mojego Fever Dreamu śniło mi się jeszcze jedno, że bateria mi się w iPhone'ie twoim, Mike, zepsuła. W sensie ona już jest od jakiegoś czasu już jest nieskuteczną baterią, nie? Bo to jest tak, że ja go ładuję na 100%, wychodzę na miasto i mówię, posłucham sobie muzyki, a on mówi nope, zero i się wyłącza. A ile ta bateria w tej chwili ma procent pojemności? 3. A ja nie wiem, może sprawdzam taki, 3. Nie sprawdzam takich rzeczy. Tam możesz sprawdzić, jak ona jeszcze ma sprawność. Wiem, ale ona ma chyba niezłą sprawność. W każdym razie on nie jest w stanie dojść do tej opcji. Muszę być na kablu podłączony, żeby... Tak. Jak ja miałem ten telefon, to on w zimę rozładowywał mi się w kieszeni, będąc tylko na zimnym, więc... Wiem, dlatego ja noszę na sercu, żeby była ten... Więzienny portfel. I tak 17 powerbanków ma w plecaku jakiś dzień. Gdzie to się sprawdza, jaki jest stan baterii? No nieważne. To jest ważne, ja chcę to wiedzieć. Jak weźmiesz sobie w Settings... jestem w baterii, nie? Battery i tam masz Battery Health od góry. No nie mam Battery Health w baterii. A, to może te stare iPhony nie miały jeszcze... Ty już nawet nie masz Battery Health. Ta baterii nie ma Health. Bo ja ostatnio widziałem, Stardew Valley było na przecenie, nie wiem czy jeszcze jest. Gdyby ktoś taki jak ja kupił, to mógłby się wpierdolić tam do was do gry nie, i zjeść wam wszystkie... Absolutnie nie, to byłby koniec całej serii, momentalnie. Ale, czy ten świat jest trwały, w sensie jak wy się wylogowujecie, to on trwa, czy ty musisz być w grze, żeby tego save'a grać razem? Nie, to jest save po prostu. Nie, to szkoda, bo jakbyście poszli spać, to musisz się wpierdolić, wszystko spalić no właśnie, i dlatego i zjeść wszystkie zapasy. Wszystkie melony. Serii, gdybyś wioskę by ci spalił, zgwałcił kota, wszystko by było do góry nogami. Mamy psa. A psa macie, okej. Okay. Ale kota też pewnie znalazł, zgwałcił. Zaczynamy od Microsoftu, bo wiadomo, to jest główny sponsor tytularny Formogatki. Nie jest. Microsoft ale mógłby być. Prowadzi mógłby być? Rozmowy w ale celu kupna Discorda. Za 10 fajnie. Miliardów dolarów. Bardzo mnie to cieszy, wiesz czemu? Mnie nie. Bo zakładam, że byłby to taki układ jak z Prime'em, że każdy, kto ma na przykład live'a wykupionego, dostałby możliwość boostowania do jednego dowolnego serwera na Discordzie. Mając na uwagę 2000 użytkowników, których mamy na Discordzie, byśmy wyboostowali ten serwer w kosmos, tak. Phil by się pytał, czy może konferencję prowadzić na naszym serwerze, bo jest najlepsza jakość dźwięku. Także... Five Games kupiło go raz za 5 milionów funtów, także fajnie, jak to że... Jak to jest kupować grę, która już wyszła? Bo Ghost Runner wyszedł. Aha, IP jest kupione. To One More Level, nie? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Studio. Okay. Kupi IP i teraz 505 Games będzie się zajmować dalej tą marką. Już gdzieś tam wyszedł, chyba widziałem mapa, co się będzie pojawiało w tej grze. Oh. Ale fajnie, że gra odniosła na tyle sukces, że jeszcze chłopaki zarobili na tym sporo kaski. Mogą robić następną rzecz, a Ghost Runner sobie będzie żył teraz u 505 Games. To była fajna. Czy ja w tą grę grałem tylko na targach. To gra miała potencjał, niestety nie było mi dane tego doświadczyć, bo w demie na targach nie było inwerta. Także sorry. Może teraz ci dorobią w patchu jakimś. Może w pełnej wersji jest, no nie wiem. Tatak, czy jesteś za stary na to, żeby się nauczyć nie grać na inwercie? Myślisz, że to jest jeszcze możliwe? Tak jakby teraz cię zapytał, czy możesz jaja miejscami zamienić, żeby prawe było na dole, no nie, a lewe u góry. No. Mógłbym, musiał odciąć i mi lekarz przyszyć, ale mówimy o, wiesz, o nawyku. Nie, no to się nie zmienisz już tego. No. To się nie da. Okej. Okay. Nie będzie ci łatwo, wiesz, dalej, wiesz, bo czuję, że ty coraz mniej gry
coraz mniej gier. To nie jest problem, nie wszędzie są. To są jakieś ewenementy, jak się zdarza, że nie ma. Na targach, jak byłem na WGW, byłem na PGA, to powiedzmy jedna na 10 nie miała takiej opcji. Koleś mówił, a nie, no bo to jest ten demo, tylko nie mamy tego, nie ma takiej opcji. Nie? Teraz jak Tartak będzie przychodził na targi, to z daleka będą patrzeć, ty Tartak idzie, dawaj inwerta, dorabiaj, szybko. Albo to było, wiesz... Oni mu obrócą myszkę tak do góry nogami. to tak nie działa, ale wiesz, albo było to, tak, że... To się... trochę tak działa, Tartak. Facet sobie zbudował taki rower, że jak skręcał w lewo, to rower mu jechał w prawo i na odwrót. Tak. I się nauczył nim jeździć po paru tygodniach i mówi, że było całkiem spoko, Tartak. Tak. To się da. Rozmawialiśmy o tym, nawet jeden odcinek miał tytuł o rowerach z odpustu, bo to jest taki rower, którym się na... Ty rzeczywiście. Bo to jest, tak, bo to jest taki rower, który na odpuście mówią 10 zł płacisz, żeby móc przejechać, jak przejdziesz po prostej linii 100 metrów, to my ci zapłacimy 50 i wszyscy się wypierdalają. Nikt nie daje rady. Ale jak pojeździsz na takim rowerze przez chwilę, to się po prostu przestawisz, że lewo jest prawo, a prawo jest lewo, nie? Mhm. Czyli mógłbyś, potwierdzę, że mógłbyś się przestawić również inwertem. Na... Mógłbym, ale po co? No. Ale nie chcę. Nie ma takiej, nie tyle, że nie chcę, nie ma takiej potrzeby, po co mam tracić, nie żeby wiem. Żeby być normalny. Fever Dream, jak się tłumaczy Fever Dream? Nie wiem. Katars sen. Masz Maja... No właśnie. No więc właśnie, dzisiaj miałem Fever Dream i wymyśliłem tytuł... Majaczkę? Nie wiem, i wymyśliłem tytuł gry, ale na razie mam tytuł gry, a muszę mechanikę do niej wymyślić jeszcze. No to może ja zaadaptuję do swojej. Nazywa się Raw Love. Moon Baboon. Nie, Raw Love. Ale ro jak wiosłowanie i będzie o wiosłowaniu. Ale musi a być love jeszcze... jest jak miłość? Tak, a miłość jest jak miłość. I musi być wiosłowanie i musi być miłość, tak. Shower, takie coś tam branie prysznicy z tatą, tak? To jest takie coś... Nie, niekoniecznie. Wyobraziłem sobie taką pixel artową grę. Musisz wiosłować, no. I to jest pewnie jakieś tam QTE albo na pieprzanie przycisku, ale tak, żebyś nie dotknął swoim ten Benisem pupy kolegi, który jest na łódce z tobą. Jest pasek taki awkward, który nie, się ten... Nie, wiem, który wiem, się bo jest tak, wiesz, jak te wszystkie uniwersytety brytyjskie, oni wiesz, wiosłują w tandemie, masz, więc... Masz wyścig... No i musisz utrzymać idealne tempo, bo jak nie utrzymasz tempa, to wpadniesz siusiakiem na tego, co jest z przodu i będzie złe tempo. Żeby wygrać wyścig, bo są inni obok, ale najważniejszą mechaniką jest to, żeby nie dotknąć właśnie siusiakiem tak, kolegi, który jest przed tobą. Tak, bo jak stracisz tempo, to zaczynasz siusiakiem w jego tyłek trącać i to jest gej. Kolegę z tyłu. Wiadomo. Jak z tyłu może jakoś siusiakiem potrącić? Jak tracisz tempo, to wiesz, to ten z tyłu cię, wiesz, to ten z tyłu, który utrzymuje tempo. To podwójnie tracisz. Tak, ty jesteś w takiej kanapce kajakowej. Dobrze. Znaczy mój pomysł był poważniejszy, ale okej, to się nadaje na flaszową grę. Ta gra całkiem dobra się robi, mówcie dalej. Ja sobie wszystko notuję. Ja myślałem o to. Jest to. Możesz od razu przyjść do Twitcha, żeby cię na tą listę zakazanych gier ten dopisali. Odnosi się do naszej rozmowy o Arkham Mother's Embrace. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. Pamiętamy, myśleliśmy, że to jest gra o Batmanie. Dwóch tygodni. Tak, więc Marek pisze, ogrywana przez pana Tartaka produkcja pod tytułem Arkham Horror Mother's Embrace jest faktycznie ekranizacją gry planszowej. Jest to jednak adaptacja Mansions of Madness. Nomen omen wspomniana w pewnym momencie w trakcie omawiania. Zdaję sobie sprawę... Więc o co chodzi? Iż lekkie zamieszanie Fantasy Flight zrobiło tytułami i użyło nazwy innej swojej gry. Arkham Horror jest dużo bardziej znaną marką i być może to mogło podyktować tę zmianę. Swoją drogą w swojej kolekcji posiadam i polecam osobiście w postaci stołowej w drugim wydaniu, gdzie rolę mistrza gry przejmuje aplikacja w tablecie, telefonie, laptopie. Gdzie jest Bajob w tym wszystkim? Szanowny panie Marku... Wyobraź sobie, że ja posiadam grę planszową Mansions of Madness w edycji pierwszej, to jest jeszcze z 2012 roku chyba. O, shit! Więc teraz i grałem z tym wędlącym kolesiem w pierwszym rzędzie. Hammer don't hurt them. I... Oprócz tego serie trwające, prawda? Bo Stardew Valley i It Takes Two się pojawiają w różnych interwałach i harmonogramach bez zapowiedzenia, Boże, bez zapowiedzi, bez żadnego uprzedzenia, więc wypatrujcie kolejnych części. Mm-hmm. No.
Serię mamy jeszcze streamów. Stardew Valley i It Takes Two. No to właśnie to tak, właśnie tak, gdzie byłeś. Osiem, a, witamy. Witamy z powrotem, Mike. Zacząłem sobie robić notatki i chyba się wyłączyłem. Chyba tak. Chyba tak. Nie, myślisz? Witamy wśród żywych. Tak, okej. Okay, multitasking, masz to. Tak. Mam to obcykane, no. To jest akurat normalne. Startupy są długo na minusie. Nie, oczywiście, że tak. Pewnie. A potem znikają i się robi nowe. Tak. Jak już jesteśmy przy cyferkach, to mamy bardzo dużo. A potem prezes ma auto, w którym drzwi się otwierają tak, a nie tak. No. Tak, jakimś sposobem szefowie zawsze mają auta, w którym się drzwi otwierają tak, a mają siódmy startup i każdy jeden pieprzną. Okej. Okay. W moim samochodzie się drzwi otwierają normalnie. Ja nie wiem, o czym mówię. No bo widzisz, nie jesteś jeszcze na tym etapie. Ja się bardzo cieszę, że one się nadal otwierają tak samo jak 10 lat temu. No. Żeby się jeszcze drzwi zepsuły, by brakowało tego. Ja, ten samochód ma 3, ma, ile ma? 13 lat? To jest 2005 chyba, tak? To 16 lat. On powinien mieć taką ikonkę, zabij mnie na tym nowym placu. różne nie chcę już żyć, zabij mnie. Tak. Spoko, przyjdzie na niego pora. Już go rdza wpierdziela, więc jest dobrze. No jak rdza, to jak go pilnujesz? Ja go nie pilnuję, on sam to zrobił w zimę. Ja chwilę się odwróciłem, wracam z powrotem, a tam już pół błotnika nie ma. O, nie zakonserwowałeś, no. Co to są, kurwa, buty, żeby go pastować? Tak, margaryną, tą palmą, tam smarową. Mleczkiem kokosowym pod spodem trzeba było go pociągnąć, jakąś warstwę ochronną. Tartak, to dla ciebie też jest informacja, bo telefony z iOS-em, czyli ten twój nawet, prawdopodobnie, chociaż może nie. Nie, mój jest. On musiałby być bezpośrednio do elektrowni podpięty tym telefonem, żeby pociągnął mu stream jakikolwiek na ten telefonie. Śmiesz się, mam go teraz w ręku i muszę go odłożyć, bo jest za gorący. No. Ale to jest jeszcze chuj, uważajcie teraz. Siedźcie mocno, bo... Kurwa, nie mogę. Ja nie wiem, rodzice nie są w stanie szybko, wiesz, się obrócić w samochodzie, żeby włożyć lód i lizać dzieciom w uszy, jak Mike. W uszy. Ja nie mogę mu wierzyć, jak to przeczytałem, ale Sony już wprowadziło tak naprawdę u nas od przedwczoraj usługę, która się nazywa PlayStation Plus Video Pass, czyli nie wiem, czy to miała być odpowiedź na Game Passa, ale nie wyszło im trochę, bo to jest tylko wideo. PlayStation Plus Video Pass. Tak. Nie czujesz, że rymuje. Czyli serwis streamingowy do wideo dla graczy. I uwaga, Polska jest krajem, w którym to będzie pilotażowo uruchomione przez cały rok. Więc my jako Polacy teraz możemy się poczuć wyjątkowo, bo przez cały rok, od przedwczoraj, będziemy mogli oglądać filmy i seriale. I teraz uważajcie, jakie filmy. Oni to chcieli chyba ukryć w najmniej znaczącym kraju na świecie i ktoś wylosował Polskę, bo tam wiesz, nikt nie wyjdzie informacja z tej dziury. Tak. Będą odświeżać tą ofertę co kwartał, czyli co kwartał mamy dostać jakieś tam nowe filmy i seriale prawdopodobnie. Ale teraz według Sony, według pana Nicka Maguire'a, czyli wiceprezydenta od tych usług globalnych, jak to tam się nazywa, Polska to jest idealny rynek, żeby wprowadzić taką testową usługę i przekonać się, co sądzą o niej, jak oni to nazwali, kluczowi użytkownicy. To czy on słyszał o tym, jak to się nazywa? CDA.pl? Kurwa, ale to jest... Bo Nick Maguire chyba, kurwa, nigdy, kurwa, nie słyszał o CDA.pl. Masz na przykład, i to też korzystam z tego, poczekaj, teraz mi wyleciało z głowy, co to było? Zaraz mi się przypomni, mów dalej. No musi być jakieś potężne przedsięwzięcie, jak nie pamiętasz. jakiś prawdziwy game changer. Do Wisconsin zawsze chciałem pojechać, tak się przejechać samochodem przez Wisconsin. Tam nie ma nic, Mike, mogę ci tyle powiedzieć. Ja wiem, no dlatego bym chciał, bo ja lubię takie odludzia. Weź sobie wydrukuj sobie... białą kartę. Znajdź w Google pole kukurydzy, wydrukuj sobie tak, żebyś sobie nakleił na wszystkie szyby od środka panoramy sobie w samochodzie. Tak, panoramy sobie zrób i posiedź 12 godzin. I to jest, masz Wisconsin. Szponka. Miętówka. Z miętówka. Miętówka. Miętówka z miotkiem. Dobra, koniec tych żartów. Nagrywamy jak bajera teraz. Na poważnie. Poważny, Mike. Poważne sprawy, Formogatka numer 261.
chciałem przeczytać Tao, ale nie mamy jeszcze tytułu, bo to dopiero wychodzi później. To o Formugatce 261. Tak, ja się nazywam Michał Wikliński, ze mną jest Wojtek Kubarek. To jestem ja. I Marcin Young. Dzień dobry. Który ostatnio jadł zupę. Pamiętacie ten filmik na YouTubie o jem zupę? Krzysiu, co? Jem zupę. Oczywiście, że pamiętamy. To był początek memowego YouTube'a w Polsce, bo jeszcze było... Tak. Jeszcze było... Czekaj, patrz szwagier. Patrz, jaki forfiter. Ale go obtłukują. Ale urwał. Forfiter. Ale urwał. Było jeszcze młody, nie zostaw go, niech ginie. To z tym jeżem, no. Z bobrem. Z bobrem. To z jeżem było. To był jeż. To był bóbr. To był bóbr. 100% bóbr. Co jeszcze ty, no zaraz było? Będę szukał. I było, patrz, jak Polacy na wycieczce w Tunezji chyba, gdzieś chodzą na pewno jakieś baszty czy jakieś mury i patrz, tam facet zapina kobietę, patrz. Tak, facet tego nie znam. To ja pamiętam też, tak. Tak, to były początki memów wideo. Chodził jak tata w mamę. Tak, dokładnie. Stop jest z każdej strony i podjeżdżasz, zatrzymujesz się, nie, kto ale pierwszy ja podjedzie, ten pierwszy rusza i tyle. I to jest ja pamiętam zasada. Jeszcze jak wygląda, wiesz, jak wygląda test, nie, w Polsce na prawo jazdy. Ile jest tam tych takich przykładów z ronda, nie? Tak. Wjeżdża tramwaj, kurwa, ląduje akurat samolot i się otwiera, wiesz, wyrzutnia rakiet. Co wtedy zrobi kierowca numer C, nie? Jak herbatę parzysz, powiedz. O, zalewam tak. Ciepłą wodą. Najpierw słodzisz, czy najpierw zalewasz? W ogóle nie słodzę. Nie można herbaty. Słodzić. A cytrynkę? Ja w ogóle nie słodzę herbaty. Okej. Okay. Więc nie zalewam cytrynki, bo... Po co? Słodzenie herbaty. Nie pamiętam, kiedy ja słodziłem herbatę ostatni raz. Ja no. Słodzę. Chyba 20 ale lat. Ale ty, Tartak, nie kłam, bo ty sobie słodzisz miotkiem. Ale tylko miętową herbatę. Czarnej El Greya, żadnej okay. Innej nie słodzę. Tylko do miętówki okay. Daję kapkę miotku. Kapkę. Jaki to kapkę. Jest? Kapka to jaki to jest? Jak masz łyżkę stołową, no. To jest jakaś stołową. ósma część łyżki stołowej. Ósma część łyżki stołowej to jest kapka, tak? Tak. Okay. To jest kapką. No, myślałem, że tak, ale to. Dzięki Bogu, że nie użyłeś na przykład widelca, gdzie jak ten... Jak zamoczysz widelec i spadną trójzębnym widelcu, tak zlecą moje dwie widelce kople z każdego. Cztery, to pierwsze, okay. Ale zauważ, że ta gała mieszała do miodu. Mhm. Ale ta duża, taka tak, wiejska? Tak, bardziej przypomina widelec, bo ona też ma takie prążki, żeby ten miód zbierać, nie? No. Ale ja z tego nigdy nie korzystałem. Mam takie dwie chyba w domu. Nigdy z tego nie korzystałem, bo weź to potem myj w tych wszystkich... Profesjonalna nazwa to jest gała mieszała, tak? Tak, ulepione wszystko w tym miodzie, po cholerę. Gała mieszała do miodu. No. Tak, to tak jest na pudełku. Jakbym to chciał na Amazonie, to rozumiem, że mam gała mieszała. Znaczy, zależy na którym, na polskim na pewno wejdzie, ale tam u ciebie po angielsku to nie wiem, jak to się tłumaczy. Jade Redmond odeszła jakiś czas temu i jak teraz się dowiadujemy, zabrała za sobą wszystkich. Pod pierzyną wszystkich, których miała pod pachą, więc ten cały, jak się nazywa, Haven Studios, tak, nowe, tak. To po prostu ludzie, z którymi pracowała w Google, zasilili jej szeregi. Oprócz tego okazuje się, że po angielsku to się nazywa vice president, ale na polski jak to się tłumaczy? Zastępca kierownika. Zastępca kierownika, tak. Zastępca kierownika zmiany. Ale Tartak, powiedz mi, co Ed Boon? Ja wypowiem. A to ja Wojtek, bo to ty wpisałeś. Ale szanujecie mój żart w tym? Tak, szanuję, bo Wojtek napisał w naszej rozpisce, co Mortal Kombat inuje. Ed Boon. O Boże. Rozumiesz, Tartak? Tartak, skłamałeś? Mortal Kombat inuje? Dobre to jest. Boże, nie. Ja skończyłbym wczoraj Resident Evil Village, ale postanowiłem obejrzeć nowy, bo wyszły ten Jupiter's Legacy na Netflixa, więc sobie walnąłem cały pierwszy sezon, 10 odcinków i dopiero potem wsiadłem do Resident Evil Village. To też bardzo fajne, polecam. Dla tych, co nie wiedzą, Tartak ogląda seriale nie patrząc na nie i w prędkości 2,5 przyspieszony. Okay. I przewijam nudne sceny. I przewijam nudne sceny, tak. Okay.
To jeszcze w ten sposób on obejrzał wczoraj cały... Przed kolacją miałem cały sezon. No, ja jestem na drugim odcinku tego Jupiter. Nie lubię tego głównego aktora. To jest ja też nie. Nie lubię tego głównego aktora, nie lubię tej głównej aktorki. Nie lubię tej głównej aktorki, to jest ten jego brat jest fajnym aktorem, jego lubię, on jest spoko. To jest prawda, ale ma tak niesamowicie sztuczną brodę, tak złą, sztuczną brodę, że po prostu nie mogę się przestać patrzeć na to, jak sztuczna jest ta broda. Ja nie wiem, co to jest za problem, zapuścić brodę i przez... Ale nie każdemu rośnie tartak. Musisz brać to pod uwagę. Nie każdy ma twarz, ponieważ rośnie cała broda na twarzy. Ponieważ serial się dzieje w kilku momentach życia, więc on jest młodszy lub starszy. I mam wrażenie, że więcej jest scen, kiedy on jest starszy, a mimo tego wybrali, żeby go postarzyć, a nie żeby go odmłodzić. Okay. Kumam. Rozumiesz, ale o czym mówię? Przez większość filmu jest w szarej peruce i tak masakrycznie sztucznej szarej brodzie. Na sobie. Tak jak miał gąbkę taką do mycia pleców. Tak, tak, nakleili mu coś. Watę i taką szarą farbą z puszki mu tak, wiesz, przyknęli po tym. Śniegiem w sprayu, co na śniegu. Śniegiem w sprayu, tak. On ma w ogóle piankę do golenia cały czas na sobie i ona mu spływa. Tak, tylko żywicą ją trochę podkręcili, żeby tak szybko nie spłynęła. Jak są przy dłuższych ujęciach te reflektory jak grzeją, to mu spływa wszystko, więc na, wiesz, 3 minuty i koniec, nie? Mogę wam opowiedzieć, jak ostatnio jadłem w ogóle najchujowszego gofra w życiu. No, ja powiem wam, że 100 lat nie jadłem gofrów. Sopot stoi goframi. Czasem jak wracałem z pracy jeszcze w zeszłym roku, tak przychodziłem. Najchujowszy gofer to chyba taki, że spadł ci, bicząc rano na ziemię, w mrowisko i postanowiłeś jeszcze zdrapać dobrą śmietanę to, z tego. No to bierzesz to jest serwetkę i tak zdrapujesz. Gorzej. To jest dla mnie najgorszy... Nie, to psią kupę jeszcze mógłby wpaść, ale to jest inna kategoria. W papieżaka i tak mógłby się... Papieżaka mógłby wpaść, to jest dla... Tak. On daje nam te sery, bo tam kilka różnych kupowałem, oscypek jakiś ten i rzętyca jeszcze na koniec, nie? Ja myślałem, że to jest ser, a on kurwa przyniósł taką... Wódkę. Szklankę. Nie, bo to jest taka... To co ci zostanie przy wyrabianiu... Przyniósł butelkę, Majko, powiedział, od tego ci włosy na klacie wyrosły. Tak, jak robisz tam, bo bunc jest taki ser, nie? Bunc i brędza z tego też powstaje. No i przy wyrabianiu tego wszystkiego, to taka ni to kefir, ni to maślanka, to się właśnie rzętyca nazywa. No i on przyniósł w takim kubku nalane, nie? Tak patrzę, mówię, kurwa, no dobra, wypiję. No bo sobie zamówiłeś, no. Że zamówiłem coś, czego totalnie nie wiedziałem, co to jest, ale było całkiem ciekawe w smaku. Takie trochę nie mój smak, bo to takie zbyt kwaskowate było, ale myślę, że przy odpowiedni... Ale musiałeś to wypić, rozumiem, duszkiem, przy nim, patrząc mu się w oczy, tak? Tak, a najlepiej on mówi, że jak będziemy chcieli dolewkę, to nam zaraz da, nie? Oh boy. Także było ciężko, wiesz, bo to jest napój z kategorii takiej, że jak to pijesz w niekontrolowanych warunkach... To chcesz umrzeć. W zależności od tego, co zjadłeś wcześniej, to może być różnie, nie? Zwłaszcza jak jesteś na poziomie 1000 metrów. To byłby bardzo duży papieżak na hali, tak? Rozumiem. Tak. Jak jesteś 1000 metrów w górę od najbliższego kibla... prześcieradłem, rozumiem, tego papieżaka. To może być różnie. Spoko. To tyle bajopów. Więcej nie było. Nieźle. Głównie się wam oberwało. Ja oczywiście wychodzę obronną ręką z tych bajopów. Jak się w nic nie gra, ani się nic nie opowiada, no to bajopów się nie dostaje. No proste. Mnie zabolało teraz. Tak. Będziesz za 2 tygodnie o tym, o poroninie, nie bój się. Tak, dokładnie. To ja wjadę i sprawdzę wtedy. Będziesz głównym tym. Poronionym. Chciałbym w nawiązaniu do rozmowy Tartaka o kosodrzewinie na halach, chciałbym powiedzieć, że kosodrzewina rośnie na wysokości. Nie, ja nie powiedziałem na jakiej wysokości, ja tylko powiedziałem, że kupę trzeba zrobić przed nie, była, na powiedziałeś wysokość jakąś wysokość. Powiedziałeś jakąś wysokość. Nie podałem wysokości. To jest jakaś to wysokość na nagraniu. Tam wszystko. Padła. No ja wiem. To jest na nagraniu. Ja was znam, wy się z Majkiem umówicie i potem mi dokleisz, bo ja będę tak, mówił. Ja będzie twoim taki twoim głosem będę. 2300 metrów. Dużo się wydarzyło, Embracer Group nabiera rozpędu, Embracer rozmawia z firmami, ponad 150 firm chciał namówić, żeby do grupy dołączyło, bo to teraz już się nie mówi, że kupujemy firmy, tylko że namawiamy ich, żeby dołączyli do naszej organizacji takiej wielkiej, szerokiej. Co to jest Embracer?
THQ Nordic. THQ Nordic. Okej, dobra. Okej. No. Sprawy nie tak, było. Z jebnięciem wejdą na tą giełdę. No, także będzie ciekawie. Czy wy się orientujecie, na jaką giełdę oni debiutują? Na amerykańską? Na jakiejś tam w Londynie? Czy... W Londynie, tak? W Londynie, tak. Dlatego okay. To jest w funtach. W tam, nie? Nikt? To IPO wycenią. Okej, dobra. Spoko. Jeszcze wracając do tej kwestii cen i wyrównania cen na świecie, to pamiętajmy, że też trochę zapracowaliśmy na to, nie? Przecież no jak no ty nic, ale jak ja i moi znajomi kupowaliśmy w Turcji, w Brazylii, w Rosji, w Indiach, no to wiesz, no ja na tym nic nie stracę, nie? W tym momencie, że oni zrównają ceny, bo oni równają do moich, a nie moich. A ci w tych Indiach teraz siedzą i mówią, co tu się odjebało? Dlaczego oni nam podnieśli te ceny? Co tu, o co tu chodzi? Tak, a tam z Polski, wiesz. A tam z Polski, wiesz, 49, Polski, tak. Ten, 85% transakcji Polska, tam z Polski. Cyca się indyjskiego i zabrakło mleka. Dziewczyny i chłopaki, które robią coś pierwszy raz, nie? Mhm. I ludzie w zasadzie płacą tą ekstra kasę na OnlyFansach, dlatego że one robią to pierwszy raz. Okay. Albo robią to od niedawna i są powiedzmy świeże, albo ktoś miał karierę wcześniej w internecie i przez w bibliotece lat, pracował na tak, przykład. I przez 5 lat ktoś na przykład myślał, fajne masz te programy, ale ciekawe jakbyś wyglądała z kijem w dupie, nie? I teraz ktoś otwiera ten... To wyobraziłem. Niekoniecznie musisz, tylko mechanizm jest taki, nie? Nawet że wiesz, nie wzięło z nienacka. Mój ten samochód jest już naznaczony, bo jak patrzyłem w internecie ostatnio, to kilka lat temu na przeglądzie facet się pierdyknął i wpisał złą liczbę w przebiegu i mam teraz rok później mam mniejszy przebieg niż rok wcześniej. Ale nie odkręcę tego już teraz. Może dużo do tyłu jeździłeś. Mój tata miał Escorta jest... kiedyś, w którym jak cofał, jechał do tyłu, to się licznik cofał. Mike ma tylko takiego Focusa, który jeździ tyłem przez rok i odkręca licznik. Nie wiem, Zuza ostatnio pisała, że miała jakieś problemy z prawem, czy już nie pamiętam, kto się tam do niej przypieprzył o to, że też został źle wpisany licznik i okazało się, że gdzieś ją tam dostała list, że ma cofane liczniki w tym aucie. Ja właśnie podejrzewam, że kiedyś może mnie to spotkać, nie? A to słuchaj, to pokazujesz pieczątkę z zakładu, który to podbił. Mówi, proszę iść do tego zakładu, czy to oni podbijali. Nie. O ile masz, to się fajnie mówi, nie? Proszę iść. No. Ale wiesz, ale na przykład jak będę sprzedawał ten samochód za jakiś czas, to pierwsze, co zrobi potencjalny nabywca, wejdzie sobie do internetu, sprawdzi. Ale na złomowisku oni to mielą i to nikt nie patrzy. Jak ich ten, i wszystko idzie, wiesz, oni wyciągają silnik, a reszta idzie do mielenia. No. Na złomowisku tylko patrzą, czy drobnych nam tutaj w schowkach gdzieś nie zostało. No, a reszta to jest wszystko. Ja tam złotówę zawsze włożę, żeby na wózek w Lidlu mieć. No. Muszę wyjąć. Ale tak byś oddawał. Jak będę oddawał, tak. Nie, to jak tobie będę oddawał, to na pewno wyjmę. No weź. Czekaj, jeszcze przy nim. Jeszcze jak będzie przy nim. Tak, wiesz co? Otwórz jeszcze na chwilę. Ja tam coś zapomniałem. Weźmiesz, pocałujesz ją i schowasz do kieszeni. No. Tak jest startakowi, tak. Gula mu. Będziesz patrzył, jak mu gula ten rośnie. Tak. Tartak i Quest kpią ze SnowRunnera. Jak mogą kpić? Przecież to jest świetna gra. Oni nie się trzymają tam... za swoje wiesz, bioderka. Swoimi małymi rączkami. jak mówię o SnowRunnerze. Nie można tam na spektaktorze grać albo coś? Nie ma tam na spektaktorze. Tam nie ma nic, co mógłbyś nie robić i grać. O kurwa. Kubar, nie przejmuj się. Ja mam teraz haka na Tartaka. Jak będzie za dużo fikał, to go tak zmontuję, że będzie mówił, że długość dla niego nie ma znaczenia. Mam to nawet zaznaczone. No, tak. Tam znowu pójdź ten... Lupniesz to jak siorpie zupę przez dwie godziny. No nie dogodzisz, no, staremu. Just Cause 4 Reloaded weszło ostatnio w chmurę konsole i PC. Właśnie, a czym się różni Reloaded od reszty? To ma dodatki? Mam wrażenie, że to chyba z dodatkami jest tymi wszystkimi, wiesz, od razu. Jak instalujesz, to już masz broń przeładowaną. Outlast. Outlast 1. Nie, okej. Przerwa na siku w tym momencie powinna wjechać. Wersja gry Reloaded, w której masz broń przeładowaną na początku. Tak.
To wow. jest tak samo śmieszne jak wow. mail, który dostałem ostatnio z Media Expert. W Media Expercie kupowałem Residenta 8. Wow. Residenty mam pudełkowe i skończyłem go 6 razy, z czego raz w 5 godzin na streamie, a następnego dnia przyszedł mail z Media Expertu. O, kupiłeś u nas grę Resident Evil, wiesz co, tutaj są kody na przedmioty, które mogą ci pomóc w pierwszych godzinach gry. Ja mówię, okej, dzięki Media Expert. Nie weszłeś. Ja ostatnio Focusa oddałem do mycia generalnego. Wszystko to wtedy mówili. Błotniki zaczęły być przezroczyste, tak? Rozumiem. Nie, nie, błotniki już były wcześniej. Sito. Miałem opony, tak czystych opon to nie miałem. Bo te opony w ogóle były nowe i jeszcze były wypastowane, więc wyglądał jak z obrazka. No to jak masz ten moment, jak kiedy mogłeś zrobić zdjęcie, jak będziesz sprzedawał za kilka lat, bo on może nigdy tak dobrze nie wyglądać. No, wiesz? Tak, dokładnie. Nie, jak ma dziurki w nadkolach, to się ten tarcze się szybciej chłodzą. Jak ten są dziurki nie? w nadkolach, tak, pół nadkola brakuje, kurde. Chłodzenie klocków masz. Mhm. Jak to pół nadkola? Ty mi zdjęcia wyślij, jak to jest? No ty ofrąd. No jest nadkole i jest miejsce, w którym nie ma nadkola. No dokładnie, czego nie rozumiesz? Widziałeś kiedyś, jak wygląda kład? No jak coś ty zrobił z tym samochodem. Taki ładny był. Srebrny, z nadkolami. Był z anteną. Wiesz, że w Stanach nigdy nie było pszenicy? Europejczycy ją przywieźli? Wiem. Wiesz, że w Stanach nigdy nie było Amerykanów? Wiem. Tylko Brytyjczycy to są ludzie przywieźli? Z Europy? Brytyjczycy przywieźli. Holendrzy, Brytyjczycy, Hiszpanie i Portugalczycy ich przywieźli? No, Duńczycy jeszcze? No dobra, no ale rośliny Holendrzy. Rosną w różnych częściach świata. No pszenica tam nigdy nie rosła. Nie wiedziałem tego, dlatego się dzielę wiedzą. W drugim nie? kartonie mam kable, z których już raczej nie skorzystam, czyli chincze, euro, jacki. Ja pierdzielę, ja to wszystko wywaliłem do przoku. Ja to do przoku wywiozłem już miesiące temu, Tartak. No nigdy nie wiadomo, kiedy byś chciał podłączyć telewizor na euro do widea na chinczu. No, na łodzi podwodnej, tak. Tak, chyba przedłużacze wiem. Do chincza, przedłużacze do jacka mam. Już potem nigdy mam trzeci nie będziesz takimi... kabli używał. Poproszę, mam... nigdy za 400. Cicho, mam... Których kabli? Tata, których nie kabli? Nie użyję tak? nigdy. Nie, nie może być nigdy w pytaniu, właśnie musi być. Których kabli Tartak z cinczem? Nigdy. Regisek fajniejszą historię wysłał. No. I nikt. A ja mam ją przeczytać. Nie, dobrze, w porządku. Była już? Bo nie wiem, czy ona będzie wklejona na podcaście. Kowal napisał tak. Mieliście już słuchaczy pary czy słuchające rodzeństwo. Dziś przypadkiem podczas rozmowy okazało się, że najstarszy syn jest waszym fanem. Nie powiem, że lekki wzrusz nastąpił, ale jak wypalił jakimś tekstem o Tartaku, to obaj wybuchliśmy śmiechem. No, jak myślę o Tartaku, to również wybucham czasami śmiechem. Ej! Albo jest takie twoje... THQ Nordic i musisz wybrać duże ilości pieniędzy. Allegedly. Na przykład. Allegedly. No ale jak masz 300 firm pod swoją banderą, no to 200 ci może flopnąć, ale jak 100 zatrybi, to jest git. Tutaj wiesz, tu wszystkim trzeba kupić krzesełka, lampki i wiesz, i się położysz no, nowy dywan, za tydzień go zerwać i położysz nowy. No, tak się robi. Mogę wam z doświadczenia powiedzieć, że remont domu to jest taka piękna rzecz, jeżeli chodzi o ukrywanie podatków, że... Nikt ci nie udowodni, że nie miałeś dobrych intencji. Tak jest. Czwartą kuchnię w tym roku już robię. Tym razem, przynajmniej na chwilę obecną, bo nie wiadomo jak wiesz, jak to się będzie wyglądało, wygląda na to, że jednak Ubisoft się z tego nie wycofa rakiem. Pojawił się post na Twitterze tam tych ludzi, którzy tą grę robią i oni mówią, że chcielibyśmy odpowiedzieć na zarzuty o tym, że gra jest polityczna. Tak, taki jest nasz zamysł i taka gra będzie. Patrzcie, jajca urosły, kiedy to się stało. Zeszły z brzucha i już wiszą. Więc mówię na chwilę obecną, nie? Bo wszystko się oczywiście w giereczkowie może zmienić. Nie, wiesz co, tak przeskakując trochę na ten temat, ja się złapałem już na tym, że ja świadomie przestaję grać w te gry takie usługowe, bo tam są ludzie, którzy...
tam jest za dużo osób, które traktują tam te gry ludzie. cholernie poważnie. Nie, ale oni traktują te gry cholernie poważnie. I ja nie mam możliwości na przykład konkurować z killem z tymi ludźmi, bo oni tam siedzą całymi dniami. Jak ja na przykład wchodzę do Call of Duty, do jakiegoś deathmatchu, to ja się nie potrafię dobrze bawić, bo tam są wszyscy lepsi ode mnie, nie? Bo spędzają w tej grze więcej czasu, po prostu. I no, ja lubię grę, lubię model rozgrywki, jest wszystko ale spoko. Pomyśl sobie też tak, że w tych grach jest też gdzieś Tartak. No jest. Który codziennie wchodzi upierdliwie do tej gry. I ownuje tam. I siedzi w krzakach. Sadzę hedy. Siedzi w krzakach, ukrywa się, wiesz, żeby dojść do kółka ostatniego. Mhm. Każda gra ma takiego Tartaka, też myśl o tym. No tak. No. I też nie, to znaleźć. Prawda, ja teraz gram w areny, tam się nie ma gdzie schować. No. A ogólnie w arenach. Painkiller to była totalna strata czasu, bo było minutę gadania, pół minuty gadania i nic z tego nie wyszło. No ale przez to, że się potem zwaniali się z tym gościem na różnych konferencjach i on cały czas tylko gadał. Bo cały czas to samo było, tak? Oni nic nie mają, oni są nie mają na początku. No. To jest ten Todd Hollenshead, tak? Mówimy o nim. Ten taki może być w kucyka włosy ma. Tak. I gada i na końcu jest, no to macie coś? Nie mamy nic. No. Nie no, logo było, daj spokój. I tyle gadania. No. Ale powiedzcie mi, w którym momencie to przeszło IP gdzieś do kogoś innego? Nie mam pojęcia. Jak to się stało. Jak Mielasz odszedł z Epika? Że to siedzi gdzieś tu w polskim studiu, a nie gdzieś poszło w świat. Że to People Can Fly mają albo coś, a to się nagle okazało. A to jakiś jeden chłopek, który jeszcze nie wie, czy otworzy Kickstartera na to, czy sam to zacznie robić. Chłopek. No bo tak, może będzie planszówka z tego, nie wiadomo. No. Równie dobrze mogłem ja być na u Jeffa i powiedzieć, że robię, nie wiem, Heroes of Might and Magic 7. Mhm. Nie, to, myślę nad tym. On ma tą przewagę. Nie wiem, co z tym zrobię, ale kurde, jak ja na tym myślę. Okay. O czym jest Mały Książę Tartak? Znaczy, Mały Książę tak jest o chłopcu, który siedzi na planecie. No wiesz, to jest książka, która jest ponoć tak głęboko, wiesz, spirytualnie i psychologicznie gdzieś tam. Znaczy, ja ją ostatni raz... Że ona tylko na powierzchni to jest o małym chłopcu siedzącym na małej planecie. Czy ostatni raz, jak ją czytałem, też nie miałem włosów na jajach, więc przyznam się szczerze, że nie wiem, nie pamiętam, o czym jest mały książę, więc... Pajam Jeff from Overwatch Team. No więc właśnie to nie był Jeff z Overwatch Team, bo Jeff z Overwatch Team się rozstał z Overwatch Team kilka miesięcy temu, więc był inny kolo. I w ramach gry, którą zapowiedzieli dawno temu, a której wciąż nie ma i nic z niej nie pokazali, przyniósł ze sobą dwa rendery modelu Baptista i Sombry. Więc śmiech na sali, kurtyna dalej. Co się dzieje w Blizzardzie? Nie wiem. Co się dzieje w Blizzardzie? Co tam się w ogóle teraz od Janie Pawła? Kto stwierdził, że dobrze iść na E3 z dwoma skórkami do Overwatcha 2? Kto stwierdził, że to nie wkurzy tylko ludzi, którzy czekają na ten tytuł i nie rozśmieszy? On tam mówił, że ma wiele warstw włosów i w ogóle. Włosów, nie? Srosów. No, ale to jest normalnie... Jeszcze żeby to było do nowych postaci skórki, to powiedzmy, jeszcze bym początek toku rozumowania zrozumiał, ale to jest do starych postaci. Gdyby powiedzieli, przyjdźmy sobą nową postać, zobaczcie, jak fajne modele teraz mamy, nie? Bo to jest nowa postać, nie widzieli się jej jeszcze. Tak, to by miało sens, to, nie? No, ale to jest Sombra i Baptiste, czyli stare postacie i oni mają dwie skórki nowe. Do niej. To jest update na E3 od Blizzarda, jeżeli chodzi o Overwatch 2. Mogli jeszcze powiedzieć, że mają nowy dystrybutor z wodą. I... Tak. A Among Us? Chciałbym zauważyć, że tu jest drugie klęknięcie konferencji Microsoftu w tym miejscu. Okay. Miało miejsce. Odnotujmy to. Among Us, 15 graczy, 3 susów. Nikogo? Tak, nikogo. Ej, ten Chronicle, 100 Heroes, Chronicle, Rising, chińskie bajki. Ale wygląda fajnie. Wygląda fajnie, jak na chińskie bajki. Wygląda fajnie, bo to jest ten sam styl, co w tym Octopath Traveler. Taka, o właśnie, dokładnie. Była taka, takie 2,5D, ale pikselowe. W Kanadzie pierwszy jeden wychodzi 22, a drugi jeden wychodzi 23 roku i nie wiem jak ten drugi, ale ten pierwszy będzie w Game Passie.
O, musiały wyjść chińskie bajki, żeby wiesz, było, że Microsoft wciąż wspiera tak. Nie? Chińskie bajki u siebie. Prawie bym zapomniał dopisać, a to jest 22 pozycja. Czy to zapisać jako dwa, czy jako jedno? Mamy potwierdzenie tylko tego pierwszego jedno. W sumie. Jako jedno. Dobrze. Już Game Passa nie będzie w tym, jak to wyjdzie. No ja, nie, jak ja mam opłacone do 25, to jak jak Groove Music miałem do 2024 opłacone, Tartak. No ale to Jay załatwił akurat, także... Ale co, czyli załatwił, że Groove City, Groove Music padło, czy... Najpierw załatwił doładowania na 30 lat w przód i to załatwiło Groove'a, no. Spojrzeli w księgowość i się nie spięło. Bo im się nie spięło, że the bigger they are, the harder they fall, tak? Jedna osoba w Stanach i cztery osoby w Polsce nagle przedłużyły do 30 roku i się biznes plan nie spiął. No. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, Team Ninja i jedziemy. To jest to, co przychodzą się bić z chaosem? Nie wiem, czy policzyliście teraz, oni mówią chaos. Bo na końcu ten, co siedzi na fotelu i oni jego przychodzą w t-shirtach, on wstaje i mówi, to jestem chaos. To jest oni w ciągu minuty chyba 20, jak trwa ten zwiastun, mówią, 8 razy jest słowo chaos pada. No. Co może nie brzmi dużo, jak się mówi 8, ale wierzcie mi, jak obejrzycie to i koleś co drugie zdanie mówi mi, ty jesteś chaos? Ja przyszedłem zabić chaos. Jestem tu po to, by zabić chaos. Szukamy chaos. Tak, w końcu jesteśmy. Teraz zabiję chaos. Tak, to ja jestem chaos. Hej, ale to Team Ninja robi, to może skipnąć te cutscenki, może chociaż machanie mieczem będzie fajne. Nie, no walka będzie super, już widać, że będzie fajnie. Ale jak ta gra wygląda w ogóle znowu? No PS3, nie? Ja pierdzielę, no. I postacie. Tu jeszcze Bloom jest jak w tym był, jak się nazywa ta gra z 360. Taka chujowa. Jedna. Okej, dobra, nieważne. I wygląd pomieszczeń, i kolesie, którzy jedni mają zbroję, a jeden ma t-shirt z Abercrombie & Fitch. Tak, tak. W ogóle to powtarzanie, chaos. Devil May Cry 3 tutaj jest. Czym jest ta gra w ogóle? To kto znowu, który garnitur stwierdził, że to jest do pokazania? I co się Team Ninja, wiesz, wydarzyło? Przecież oni niocha zrobili, te gry wyglądają super. No. To jest z rodziny Final Fantasy? To jest Final Fantasy Origins chyba, nie? To jest to jest jakby, to jakby przed nawet jedynką. Mógłbym ci tłumaczyć, kim jest tam ten chaos, nie, i że ta zbroja jest pusta i że... nie będę spoilował, bo... No. Proszę nie. Także to jest 2022 rok. To za rok ta gra jeszcze gorzej będzie wyglądać. Bardzo ta gra jest z powrotem na... Back to the drawing board, jak się mówi po angielsku. Ta gra jest do z powrotem, tak? Ja będę ta gra jest do z powrotem. Nie potrafię wytłumaczyć, jak ktoś można 100% podgłośnić w aucie i nie słyszeć. Co tam się dzieje? Jak ja bym w aucie coś dał na 100%, to przecież to by rozwaliło całe auto. Mój fokus by się rozpadł. Znaczy powiem wam tak. Twój fokus by się rozpadł bez podgłośnienia na 100%. Ja z racji zawodu jeździłem wieloma samochodami marki Skoda i powiem wam na przykład, że Skoda ma ten feler, że powyżej 160 km na godzinę na autostradzie nie słychać już niczego. Wyłącza audio. Bez względu na to, jak głośno... Wyłącza radio. Potrzebuje więcej mocy. Wyłącza elementy, tak, pojazdu. Proszę przekierować całą moc do silników i tarcz, tak. 90 Metacritic. Czajesz, nie? Teraz nie, niemożliwe. Czajesz, jakby teraz tak się zaczęło dziać, jak z Warhammerem, na przykład z Metal Gearem. No. Tyle gier by zaczęło wychodzić w świecie Metal Geara. O Snake'u, o Snake Baba, Snake Dziad, Snake... Znaczy, akurat... Snake Baba, Snake Dziad, tak. Tak, Snake is Baba is you. Snake is you, tak. Jestem też gotowy. W sumie nie mam gaci. Nie, mam gacie. Po co ci gaci? Bez różnicy. Żeby mi się siusiak nie przyklejał do krzesła. Żebyś na nim nie usiadł. Talkiem. Żebym na nim nie usiadł. No. Otocz sobie go talkiem. Albo mąką, jak nie masz. Mąką. Talku. I dzisiaj robię pizzę, więc kulki już all purpose w końcu pisze. All purpose w końcu pisze na opakowaniu. No. A zerówka może być do pizzy? Co? Tak. Tak, to dobrze. Tak. Super. Do pitoka chyba. Do pitoka. Pamiętaj, żeby tej samej mąki użyć. Mhm. Żeby się nie marnowała podusz. Nie, no, w tej ziplocku ma taką do pitoka. Okay. Zgoda, ale ja bym chciał pamiętam... tylko bajob do tego, co powiedziałeś, że my wybieramy takie gry, które zazwyczaj nie wymagają jakoś specjalnie, wiesz, czytania notatek i tak dalej. Wiesz co, i taki nie.
D&D, ten Dark Alliance Dark ostatni, Alliance. Który jest głupi jak buto. No, to akurat takie rzeczy jak Divinity, które tam na przykład grali ze sobą Tartak z Questem, czy jakiś tam Wastelands 3, to oni siedzą skubani i czytają, wiesz, każdą notatkę. Przynajmniej Quest czyta. Tak jest tam, kurwa. No właśnie. Więc może ja powinienem z Questem grać w takie gry, a nie z Tartakiem na przykład. A powiedzcie, Tartak, to dla ciebie jest informacja. Co tam Nintendo te nowe Tartak wymyśliło? Bo miało być Nintendo Pro, a się okazało, że to takie nie... W sumie to nie wyszło takie Pro, jak oddajemy głos naszym chcieli. Ekspertowi. Ekspert Nintendo. Nintendo, tak. Miało być dobre, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. Wyszło Nintendo, no. No co? Bo to są takie stroje, jakbyś, wiesz, no masz kurde wyścigi i losuje ci strój w panterkę. Taką po prostu jakby był wygenerowana tekstura z jakimiś plamami, z jakimiś trójkątami. No, no nikt się kurwa tak nie ubiera na F1. To ja nie wiem, co to jest w ogóle za pomysł. No to naprawdę masz, bo tam jest taki, oni to nazywają VIP Pass, oczywiście, żeby wyciągnąć od ciebie kasę, to jest klasyka. Więc odblokowujesz sobie coś, awansując na kolejne poziomy, odblokowujesz sobie jakieś tam rękawice, hełmy, malowania na samochód i tak dalej. I masz dwa levele zawsze. Jeden darmowy i drugi, jak masz taki VIP Pass. No i ten VIP Pass, wiadomo, trzeba kupić w wersji jakiejś tam deluxe czy coś w tym stylu, albo go odblokować online za dodatkową kasę i wtedy dostajesz dodatkowe nagrody. Ale one są tak brzydkie, że no, w życiu bym tego nie chciał. No to można olać, nie? To nie jest tak. Tak, że... można olać. Nie, ja to kompletnie olewam, bo mnie to drażni, to jest po prostu brzydkie. Oczywiście są emotki, nie? Że tutaj trzeba ładnie potańczyć, stanąć. Jedno fajne, co mi się tylko podoba, to są takie odzywki do twojego inżyniera wyścigowego. Jak jedziesz, to on ma takie okrzyki radości, jak na przykład wygra wyścig, nie? To sobie odblokowujesz i on wtedy to wykrzykuje, jak wygra, coś w tym stylu. To jest akurat, to jest spoko. Takiego czegoś bym chciał więcej. No i chyba tyle z tego F1. Nie mam tutaj nic więcej. No było blisko, naprawdę blisko. Był taki moment, że tak? Było blisko, ale... Ale wspomniałeś sobie, że cała gra jest o jeżdżeniu z bolidem, tak? A myślałem sobie, że F1 to jest to jeżdżenie samochodem. Musiałeś się aż uderzyć, strzelić. No. Na ilu generacjach nagrywaliśmy? Na ilu, wiesz, własnych sprzętach? W ilu różnych mieszkaniach? Nie? To wcale nie... Tak, właśnie, ja nawet jeden odcinek w pracy nagrywałem, pamiętam. Tak, policzmy, kto ile fokusów miał w tym czasie. Jeden. Ty, Mike? Ja też jeden. Ty też jeden, no, to już dwa. Chyba ile to jest fokusów? To jest porażka. Zero. Zero jestem. Miałeś fokusów duma w tym czasie. Duma z posiadania zero fokusów. Pociecha z fokusa to będzie takie, jak go zgniotą tym na złomowisku. Fokus tutaj stoi, ja go tu widzę. Przez okienko. Ostatnio widzisz, byłem w sklepie. Widzisz, jak rzeczy odpadają tak na żywo? Tak. To będzie jakby tak zderzak odpadł. Pink, pink. Dokładnie. Sebastian, czy macie swój ulubiony smak pasty do zębów? Ja nie... mam trzy takie smaki i z każdym się wiąże inne wspomnienie. Okej, okay, dobra, okay. To za moment, to ja dam łatwą odpowiedź, a ty za moment wrócisz z tymi smakami, dobrze? Bo ja nie myślałem, że jest inny niż miętowy. Mm-hmm. I każdy smak pasty do zębów jest wariacją na temat miętowego. Jak mi tak teraz jest. Powiesz, że masz, nie wiem, kaszanki, kiełbasy, czekolady albo coś, to... I smalcu z cebulą. Z jabłkiem, nie no, z jabłkiem, Kuba. Colgate smalec z cebulą. Albo chrzanowa. Kowal już robi ten obrazek. Zrób pastę chrzanową. Nie chrzanową. Horseradish to by było, nie? Tak, bo w oryginale. Colgate horseradish. Kiedyś szedłem do Rossmana i patrzę, tam raz na miesiąc jestem, zawsze biorę co jest, zawsze mam duży zapas wszystkich kosmetyków, których używam, więc jak jest promocja, zawsze biorę po 5, po 6 sztuk. Tak, ja tak samo z tym Elmexem mam, bo w Lidlu za dychę można go kupić. No, ale wchodzę do Rossmana i patrzę, przeceniona pasta Colgate za 5 zł za tubkę. Myślę, że okej, to wziąłem chyba z 6 tubek. Ja wiem, czemu ona była przeceniona. Ona jest jako jedyna pasta Colgate, zawsze jest przeceniona w Rossmanie. Wiesz czemu? Bo zwykła pasta się pieni na biało i się wyciera na czysto ręcznikiem, nie? A ta się pieni na niebiesko i farbuje na niebiesko wszystkie ręczniki. Usta można wypłukać i nie musisz jej No wiem, wycierać. Że można wypłukać, ale jak masz włosy tak, na wyciera na ręcznikiem w środku. Tam. A, tak. No.
Krzysiek przesłał zdjęcie sera mlekowity, ser kasz kawał. Chyba dlatego, że chyba dlatego, że bardzo blisko jest kałuż kwału. Tak jest, kasz kawał. To wymyślił. Także kałuż kwał wędzony jeszcze jest do tego. W ogóle to jest najgorsza rzecz ever. Kałuż kwał wędzony. Nie mogło również zabraknąć gry, która po prostu wszystkie pieniądze świata teraz wygrywa, czyli Genshin Impact. Lub Genshin tak Impact. Jak, tak jak my lubimy, albo tak lubi nazywać Genshin Impact, lub tak jak ja lubię nagrywać Breath of the Wild. Wow. Ta gra miałbym ochotę nadrobić. Jak któregoś mysta kiedyś skończyłem, nie była trzecia, czwarta część. Także wróciłbym do tej klasyki. Jak będę miał kiedyś głód, to wiem, że mogę odpalić. Okej. Okay. A w Hadesa grałeś? Tajemnica statuetki, tak? Powinien jeszcze teraz... Tak. Remake. Tak, w Unreal 5. Na początku na podstawie tych zdjęć, które tam ktoś zrobił na wycieczce w Tunezji, tak? Na Adrian Chmielarz już jest obcykany z Unreal Engine'em jego studio, więc myślę, że mogliby pyknąć. Aha, dobra. Zróbcie mi grę na podstawie tych 10 zdjęć, które przyjąłem w 92 roku z Tunezji. Z Cypru teraz, tak. To tak jak płotką się jeździło chujowo, to tym koniem się jeździ, nie wiem, brak mi słowa, ale ultra chujowo, tak chyba bym to nazwał. Bo, ale co, ma zły promień skrętu, czy jak? Wszystko ma złe, promień skrętu to jest najmniejszy pikuś, nim się steruje bardziej jak łódką niż jak koniem. Zeza akurat nie ma, ale na przykład nie mruga oczami. Wszyscy mrugają oczami, a koń nie musi, więc koń nie mruga. Koń nie mruga oczami. Tak, to jest znany fakt. Tak, i wyobraźcie sobie, że idziesz przez ten świat, on jest trochę pusty, ale musisz przejść, nie? Musisz dojść. Okej, tam jest fast travel, są jakieś miejsca, gdzie możesz robić szybką podróż, ale jednak poruszasz się na nogach bardzo często, bo nie możesz na przykład, będąc na koniu, nie możesz podnieść skrzynki. Więc za każdym razem, jak chcesz gdzieś dojść, to wołasz konia. Koń czasem przychodzi, czasem nie przychodzi, ale zawsze się musisz do niego odwrócić, bo on nie przyjdzie do ciebie, żebyś mógł na niego wsiąść. Sorest mówi, że koń nie może mrugać, bo na drogę musi patrzeć. No, o, no właśnie. To jest akurat logiczne. Tak, więc wołasz tego konia, zaczynasz wsiadać na tego konia, więc animacja się odpala, baba musi zrobić pełną animację do ostatniej klatki, wtedy dopiero koń mówi, teraz ty, nie? I daje ci wodzę i możesz jechać tym koniem. Więc jedziesz tym koniem, steruje się nim jak łódką, on w ogóle się nie porusza jak koń, nie? To taki ni to motor, ni to łódka, jest coś takiego. Ja mam nadzieję, że na sztywnych czterech nogach się tak po prostu tak przesuwa po mapie. No ma jakieś, nie, bo to jest ma taki, to jest taki na kółkach, jak ta zabawka. Ma ale jakieś animacje, ale trochę tak jak na kółkach się nim jeździ. Ale no. Póki... Na tyle interesująca, że ja chcę w to grać dalej, nie? Bo no, już tam jest mam jakiś król, jest jakiś na liczniku. Bounty, nie? Tak, dokładnie. Jest król, żebyś wiedział. Jest princ, ty siedzisz we więzieniu, oni cię najpierw cię wrzucili do więzienia pół roku, później ciebie z tego więzienia wyciągają, bo sprawa jest do rozwiązania, nie? Więc no, ty bounty jesteś, jest do tak, zdobycia. Jest więc... bounty do skolektowania i musisz sobie tam jechać. Najlepsza recenzja ever. No i jest king, tak. Jest bounty, coś jest, czyli jest osoba, jest coś do podniesienia. Dwa. Halo king, wyciągamy cię z więzienia, bo jest bounty do zrobienia. Do skolektowania. Ma dużo tam interfejsowych problemów takich naprawdę... gdzie wiesz, spacją na klawiaturze, na PC-cie jak grasz, to spacją się zatwierdza, po prostu jest przeniesiony mapping pada na klawisze, nie? Więc któryś klawisz za zatwierdzanie musiał się opowiadałeś wczoraj, gra się na padzie, ale trzeba spacją potwierdzać, tak? Nie jest tak. Nie, dlatego ja polecam granie w to na padzie. Na klawiaturze jest tragicznie. Na ten, a jest akurat zakończenie, ten tur jest na spacji. No, trzeba klepnąć, no. A sama rozgrywka, nie wiem, czy widzieliście stream, czy nie, to jest no klasyczne, nie? Lądujesz na jakimś statku, oczywiście wszyscy ci mówią, nie wiadomo, co się dzieje, jest bardzo mało oznak życia, a powinna być cała załoga, sprawdź, co się dzieje, dojdź do komputera i zanim dojdziesz do komputera, to już wiesz, co się dzieje, nie? Tu jest po prostu fanfest, jeżeli chodzi o obcych i wszyscy właściwie nie żyją na tym statku. Alienopaluza. Alienopaluza panuje, tak, i ty masz, wiesz, VIP ticket, nie? Na ten koncert. Jesteś gościem honorowym. Jesteś gościem honorowym tego koncertu. Najlepsze miejsce masz przy królowej. Dokładnie tak. Jest taki mem, gdzie stoi koleś ubrany w ten cały strój nazisty i pyta się, are we baddies? Czym jesteśmy, wiesz, czym jesteśmy tymi złymi? I teraz pytanie, czy na przykład właśnie,
czy dobrym krajem jest taka Ameryka, nie? Która pozwala na wszystko, nie? To jest taki rób co chcesz, obywatelu. I potem mamy taki kraj, jaki mamy teraz, nie? Czyli morderstwa od broni w tysiącach dziennie. Nie tak chcemy nosić masek, nie chcemy robić tego, nie chcę robić tamtego, nie poddam się temu, nie będę się szczepił, nie będę robił tego. Tak. Czy właśnie nie lepszym jest takim krajem, który mi się wydawało, że Chiny to jest największe zło, nie? Jakie jest na tej planecie. No. Który po prostu jest w stanie, widzi problem i bierze go, kurwa, za mordę. Krótko i zwięźle i na krótko, temat. Krótko, zwięźle, tak. Uzależnienie od gier? Jeb, nie będzie grania. Nie będzie grania. Będziesz nie będzie grania chleb i chuj. Bieg codziennie. Tak. Nie będzie grania i chuj. Pograj se, nie wiem, pograj se w paczynko. Chińczyka. Tak, paczynko w Chińczyka, wow. Racist, ale wezmę. Ale nie będzie tutaj teraz całego tego uzależnienia od gier. Koniec. Do widzenia, dziękuję. Nie ma w ogóle rozmowy. Mm-hmm. Tam nie ma, że wyjdą Chińczycy na ulicę, powiedzą, ja chcę grać, ja chcę. Mm-hmm. Nie, bo oni po prostu wezmą czołg i przejadą ich wszystkich. Przejadą ich wszystkich. W każdym razie nie wyobrażam sobie, żebym miał w piątek godzinę na granie. No, wyobrażasz sobie Tartaka w Apexie? W piątek w godzinę? Od miesiąca, wyobrażam sobie. No, od miesiąca w Apexa nie grałem. Kupiłem przepustkę, zagrałem, mam piąty chyba poziom przepustki i nie grałem. Dla mnie to akurat nie jest problem, bo ja nie gram w ogóle w gry online. Więc, ja też nie. Więc nie miałbym problemu, ale, no. Ale kurczę, dla takich osób normalnie, co grają mnóstwo... Wyszedłbyś na ulicę, żeby im pomóc? To jest dobre pytanie. Fuck those guys. Na ulicę, żeby im pomóc. Fuck those guys, po pierwsze, tak. No. To są wszyscy ludzie, to są te szmaciarze, którzy mnie tibagują, nie, w grach. Ja teraz mam iść na ulicę im pomagać, tak? Dokładnie, dokładnie. Fuck those guys. Gdzie jest ten czołg, którym mogę was przejechać? To ja się nazywam Michał Wikliński. I ze mną jest ekspert od WRC i ścigałek wszelakich Marcin Young. To ja jestem, tak. I również ekspert od całej reszty rzeczy, od newsów przede wszystkim, Wojtek Kubarek. Tak mówią, to ja, dziękuję, no. Witam. Wojtek, i to nie jest bajop. To nie jest bajop, on jest jedyny na czasie, on się orientuje, dzięki witam niemu państwa, to jeszcze witam wszystko panie funkcjonuje. Redaktorze, nie wiem jak się jeszcze trzeba o tym przedstawić. Wystarczy. Dobra, co tam jeszcze było w bajopach? Habryś był w bajopach też, bo Habryś napisał... Habryś, mam wrażenie, odpowiada za 3/4 aktywności. Habryś jest sponsorem tego odcinka. Ktoś musi odcinku, być. Tak, tak jest. Jak ten hrabia... Wysłał wszystko oprócz czeku. Tak, bo w ulicy Sezamkowej był ten hrabia, który mówił, że sponsorem odcinka jest... Habryś, to tak mniej więcej. O wow. Mam... Szkoda, że mam dresy. Zimno w Chicago i mam dresy właśnie, ale jakby nie, to bym... Nie. Byłoby bite kolanką. Ja pierdziele. Tak, najgorzej, jak ci weźmie coś takiego z zaskoczenia, wiesz, jak masz... Otworzysz gardę na chwilę, tak. No. Tak w tym momencie. O Boże, mam wrażenie, to pytanie wraca raz na pół roku. Ktoś na czacie, na streamie napisze Reach, my nie wiemy, co to jest Reach, potem ludzie nam tłumaczą, jak ten punkt wywozu śmieci. Grupa dzieci na PikPoku, jak się nazywają te ich, kurwa, aplikacje na tych, kurwa, komórkach, wymyślają sobie skróty jakichś, kurwa, zdań i ja mam je te znać. Tak. No, dokładnie. To jest... No. Opowiemy, co to znaczy Reach, czy nie? Nie. Może ktoś nie. ze słuchaczy nie wie. Pamiętaj, że nas słuchają same 40 i 50. Oni też mogą nie wiedzieć. To nie jest potrzebna wiedza nikomu. Wcale nie. Demo mamy tak między 25 a 40. To jest nasz, to jest nasz target. Ja będę zawyżał za chwilę średnią. A właśnie, chcesz powiedzieć, jak nas skołczowałeś a propos tego, tego zawyżania? Michał, Mike ma historię do opowiedzenia, płynnie, ale w ogóle płynnie, to... Płynnie tak. Przejdziemy do społeczności i to wszystko będzie płynnie. Tak. Bo się w tym roku wydarzają moje urodziny jak co roku. Pech chciał, że to są urodziny 40, więc będzie 4 z przodu. A mówię, ale będzie. Nie, czekaj, nie, bo to nie tak się zaczęło. Tam twoja historia to zaraz, nie? To jest mało ważne. Powiedz, jak nie zrobiłeś. To was nie interesuje, tak? Okay. Ale Mike pisze na grupie, że ma urodziny. Mm-hmm. No to Kubar mówi, no to wszystkiego najlepszego w te urodziny. Wtedy Mike go skołczował. Nie, ty mi teraz nie życz urodzin, ja mam urodziny w sobotę. No. No to my dzisiaj przychodzimy na nagranie w krawatach, w czapkach, jestem z balonami. Galowo ubrany, tak. Na galowo. Mike wchodzi na Discorda, mówi, Mike, wszystkiego najlepszego. A Mike znowu opierdala. Nie, bo ja nie mam dzisiaj urodzin, ja mam urodziny jutro. Także opierdoleni dwa razy. W każdym razie...
Trochę mi się tam udało wydedukować, co to może być, ale nie miałem pewności. No i tak przychodzi do tego dnia i ona mówi, dobra, to teraz to wymaga, żebyśmy gdzieś pojechali. A ja mówię, no dobra, ale to jak mi powie, jak ale ja mam kierować, focus, wiedząc... Że, ale tak, focus, olej, się leje, drzwi odpadają. Jak ja mam wiedzieć w ogóle, dokąd mam jechać, skoro ty mi nie powiesz, to co, wsiądę do samochodu, będę prosto jechał? Ile wachy zatankować, tak? Tak, ile wachy zatankować i tak dalej. No ale jakoś żeśmy jakie się buty, ugadali. Czy nóż brać? I mówi, to ja ci wbiję ci w nawigację, dokąd jedziemy. Nóż brać zawsze. Weźmiemy, nawigacja nie będzie ci pokazywać, dokąd jedzie, ale będzie pokazywać, gdzie masz skręcać. Ja mówię, dobra, może tak być. Da się tak ustawić? Tak, nie, no, nie widzisz, nie widzisz punktu tam końcowego. Dalej. Nie, nie widzisz punktu końcowego. 600 kilometrów do wjazdu na prom z Gdyni do Szwecji. Jest ulica, która się nazywa Gdańska. To jest taka ulica, która łączy takie, ja w ogóle nie miałem pojęcia, ale to są takie dwa rynki w Wałbrzychu. Myślałem, że to są dwa rynki, że to miasto ma dwa rynki. Prawie a jest ulica Gdańska. Jak idziecie ulicą Gdańską... Czekajcie, mijacie Rycerską. Tak. Jak idziecie w kierunku tego, od magistratu w kierunku tego drugiego parku, tego drugiego... W kierunku sklepu Brylancik. Tak, w kierunku sklepu Brylancik, dokładnie. To musicie cofnąć, bo już wyszliście z Wałbrzycha. Mijacie Maxi Kinga, w którym? Max King. Można kupić perfumy, okulary, kosmetyczkę, można zrobić też, chemię można kupić, znowu okulary można kupić. Jeszcze więcej okularów. No to masz iść do Maxi Kinga, kupić tak. sobie okulary wtedy. Radio, tak. kapcie, mopa, baterię. Lub latarkę. Albo nalewane perfumy za złoty 30 obok. Patelnie i wiele innych. Najbardziej mi się podoba, na drzwiach jest napisane wszystko. Tak, jak ten koleś, bo to jest Maxi King spółka ZO, jak poszedł rejestrować działalność i pani go pyta, jakie PKWID? Wszystko. On mówi, wszystkie kody pani wpisze. Tak. Wszystkie kody. Tak. kontakt@formogatka.pl, tam piszecie wszystkie maile, na które my odpowiadamy, a jak nie odpowiadamy, to trudno. To... No, to się pieszcie. I... To... No... Oprócz tego są trwające serie, to jest Satisfactory, w którym wcięło 11 odcinek. Jak to się stało? Chcesz się wytłumaczyć, czy po prostu nie ma 11 odcinka? No, bo było tak, że YouTube wciął film. A nie, to luz. A nie, to dobra, to jakby co nie, to... Nie, no mogę wam powiedzieć, YouTube ma tak, że wrzucasz film i on, wiesz, wrzuca i on zaczyna go procesować, nie? Tam starting processing, 95% zaczynam procesować. I on go procesował, czasami to się zacina, wiesz, czasami trwa z jakiegoś powodu strasznie długo. Ja czasem w tym jest czasie... po godzinie, czasem po trzech dniach, a czasem tak, wcale. Tak. I ja go... I on już, to był chyba drugi dzień, jak go pracowałem, sobie myślałem, dobra, go gdzieś przemieli go w końcu. I usunąłem ten plik z dysku, nie? Potrzebowałem, wiesz, miejsca, żeby następne, wiesz, wrzucać. Tak mało miejsca. I on w pewnym momencie powiedział, wiesz co, zesrałem się i rzuć mi jeszcze raz ten plik. A ja mówię, ale mordo, ja go nie mam już, nie? Dzisiejsza formogatka powinna mieć pod tytuł zesrałem się, po prostu. Ja mówię, no ale to jest problem, bo ja nie mam tego pliku już. On mówi, ale ja ci nie pomogę, bo ja się zesrałem, nie? No YouTube mówi, wjeżdżam w tunel, no. I tak straciliśmy ten odcinek, niestety. Nowy Edge się pojawił w Microsoftowym update'cie Dasha na Xboxie. Jest. W sensie ta przeglądarka, tak? Tak. Jest nowy Edge. Jest ładniejszy, lepszy, szybszy, wygodniejszy, tak, typowy bełkot, ale z ciekawszych rzeczy można między innymi na przykład Discorda teraz sobie odpalić. Można sobie odpalić Stadię i działają te giereczki ze Stadii. Wciąż nie działa GeForce Now na Edge'u, ale to jest dlatego, że po prostu nie działa na Edge'u. Nie wiadomo czemu Nvidia nie chce wpuścić GeForce Now. Może mają jakiś techniczny problem, który jest drogi w zrobieniu i nikomu się nie chce z tym pierdzielić. No bo nie wiem, czy klienci by im uciekali już i tak. No wiesz, no oni są firmą, która sprzedaje sprzęt. Nagle się okazuje, że możesz grać w gry bez kupowania ich sprzętu, więc co za różnica. Czy na jednej przeglądarce więcej to można robić, nie? Tak.
dziwnym. Chociaż no, może na, do tego stopnia, że możesz sobie nawet, nie wiem, ofisowe tabelki w Excelu odpalić i, wow, i podłączyć myszkę i klawiaturę. Wyobrażasz sobie, możesz Excela nakurwiać na Xboxie. Super, przychodzisz do domu i ciągle praca. Stadia już trochę nikogo, mam wrażenie, nie? Ucichło o Stadii. Mam wrażenie, że Google też nie robi nic, żeby to jakoś, żeby to jakoś polepszyć. To samo jest z Luną. Amazon totalnie nie robi. Luna, aha, to jest Amazonowa Stadia. No i też... ta konsola od KFC, o niej też jest cicho, nie? I konsola od KFC, o niej też jest bardzo cicho z jakiegoś powodu, tak. Tak. Z tych trzech rzeczy faktycznie, Tartak, teraz jak powiedziałeś, to brak to nie zaskakujące. Cisza. No, przecież... Idzie tak dobrze, ty widziałeś, ile oni mają restauracji. Ja miałem taki okres, że wstawałem rano i w kalendarzu zaznaczałem pisakiem czarnym kolejny dzień, w którym jest cisza o konsoli no, KFC. Oni jeszcze, przecież dorzucają ci teraz dwa skrzydełka do tego kubełka, to oni muszą mieć kasę, a mimo wszystko jest cisza. No, ale podsumowując te dwa słowa, dajcie Humankind szansę, jeśli lubicie 4X-y, to ja bardzo polecam, bo to jest gra od tego ja... Amplitude Studios, tak, nie? Tak, tak, czyli ja lubię, wiem, zamknij mordę. Ja lubię 3X-y. Tak, już to powiedziałem. No. Max King, perfumy, okulary, kosmetyczka... Chemia, doradztwo okulary, prawne. Drugi raz. Nie no, dobrze prawne. Mówiłem. Body of Lies jest tytuł amerykański. Ale to nie jest koniec, Maxim, ponieważ radio kapcie, baterie, mopy, torby. Dobra, co? Zostaw na nagranie. Czekaj, teraz chcę to zobaczyć, gdzie to jest. Latarki, garnki, kurwa, czego nie ma w tym sklepie, ja pierdolę. Gdzie on poszedł? Usługi pogrzebowe, dentysta, fryzjer. A, bo ty o Max Kingu mówisz, dobra. Patelnie i wiele innych, zabawki, kadzidełka. Gdzie jest dobrze, democjonaliów nie ma jeszcze w tym sklepie, to już by był komplet. Czemu my tu mamy coś o Fiucie? A nie, bo to jest o Fucie. Tak, o Fiucie jest. Formogatka 269. To o Future. Już możesz wyłączyć. Generalnie wszyscy się... Pamiętacie, jak 69. odcinek był? Nie. Pamiętam, mieliśmy w tą Teresę X albo Wide X na okładce. To był jeden z lepszych odcinków, tak zasięgowo. Tak, bo były cyce na okładce. A możemy znowu dać Teresę X? Cycki na okładce. Teraz damy tą drugą. Okładka już jest, to była Teresa i Wida chyba X, nie pamiętam. Tak mówię, że nie pamiętam, nie? Ale... Mm-hmm. No jasne. Pamiętam to bardzo dobrze. Nikt nie pamięta. Zamknę oczy, właściwie to widzę. Tak, widzę, masz rację, są wybory jakieś. Teresa Hausgest, DOS, 93. No właśnie. Rok. Moralne. To powinni zremake'ować. Abandonware, 3 mega, no to już wiem, w jaką przygodówkę gramy w niedzielę. O, wow. Wiesz, mało się płaci ludziom w takich tego typu pracach. Oni, oczywiście, wiesz, ja nie mam do nikogo ostatnią pretensji. Ostatnią rzeczą jest to, żeby robić proces się wysypał. Ekstra dla kogoś, bo jedna paczka jakiegoś, wiesz, dokładnie. Jakiegoś płatka śniegu we Wrocławiu, wiesz, tak. Się zagubiła w Polsce. Wiesz, ja rozumiem, jakbym grę zamówił, to bym się wkurwiał, ale to jakieś dokumenty były. A tutaj, wiesz, tutaj ci, co jeżdżą w tym Amazonie, w ogóle Amazon to są, wiesz, współczesne obozy pracy, o których, wiesz, my się śmiejemy z tego w memach, ale to jest tragedia. No, oni teraz wymyślili, tak. Że oni w samochodach mają kamerki i mają tracking twarzy i oni nie mogą się patrzeć, nie mogą się za bardzo rozglądać na lusterka. Okay. Mają jakiś, wiesz, system taki, który ich cały czas ocenia, jak oni jeżdżą i jak się, wiesz, jak się w tych ciężarówkach, żeby oni się za bardzo nie stali, nie rozglądali, jakiś w ogóle dramat, nawet nie? Kupę nie może iść. Nie, kupę. Ale to też było... Wciśnij kupę do butelki, do której sikasz. To w ogóle... No. przez lejek, a jak? No. Przez lejek, tak. Są takie na torty takie do dekoracji, do robienia. Oh my God. Oh my God. To pewno... Ja już nie chcę tego podcastu. Ale gwiazdką, tak? Gwiazdką. Tutaj jak kupujesz samochód używany, to też zazwyczaj się umawiasz z kim, że chciałbyś tam na parkingu przed Walmartem, gdzie wiesz, gdzie jest dużo ludzi, dużo kamer. Często ludzie robią takie, kupują auta albo oglądają na parkingach policji, bo to też jest bezpieczne miejsce. Mhm. Ale tak, żebym z kimś się po jakiś przedmiot gdzieś umówił, absolutnie nie. No, Kuba, Stany to są trochę inne. To... Trzymaj się fotela, było już ciemno. Wiesz, koleś, idzie... Idzie do mnie, idą do pieniądze, nie? Właśnie. No. Koleś przyładowując pistolet mówi, dobra, idę odebrać pieniądze.
Okej. Okay. Jeżeli system działa w ten sposób, że złe oceny można wystawiać tylko wtedy, kiedy się kupi, to kurwa, ja chcę być ofiarą review bombingu codziennie, nie? Hot Wheels Unleashed jest oczywiście wyścigówką, jak się możecie domyślić. Jest wyścigówką bardzo, ale to bardzo arcade'ową. No widać na screenach, że to takie tak zwiastuje. Skierowaną, mam wrażenie, głównie do młodszego gracza, ale myślę, że starszy też znajdzie coś dla siebie w tej grze. Rzadko się robi takie gry już teraz, nie? Rzadko się robi, tak. No. Rzadko się robi. Aczkolwiek no, młodszy gracz też by chciał sobie pojeździć. Jest wciąż popularne te wszystkie Mario Kartsy, a to ma trochę też takie zaleciałości tego wszystkiego, ponieważ każdy z tych samochodów, a wiecie, te Hot Wheelsy, wyszło ich cała masa, nie? Mhm. One mają swoje jakby właściwości, one mają swoje statystyki, więc każdym się jeździ trochę inaczej, więc też można to traktować trochę jak takie Mario Kartsy. Ale po kolei. Sama gra jest oczywiście wyścigową. Ścigamy się po takich klasycznych Hot Wheelsowych trasach wybudowanych. Na pewno kojarzycie te takie plastikowe, żółte. Miałem te pętle, tak. Ale to one nie były Hot Wheelsowe, to były radzieckie podłoże, ale miałem takie... Z dachówek, tak? I ważyły 40 kilo, nie? Każdy. Nie, z ziemniaka i słomy, nie. Jest były normalnie takie... I w tym trybie jest 21 klubów wszystkich razem, z czego 9 to jest te, co było, a cała reszta to są jakieś Liga Brazylijska, Liga Chile, coś w tym stylu, nie? Więc tam São Paulo, Corinthians to są główne kluby, którymi możesz cieszyć oko. Z innych klubów jest Manchester United, Juventus. Ale nazywają się Manchester United? Czy tak, to jest tam tak, znowu... Tak, nie, mają licencję. Redmans. Juventus jest chyba Napoli... Red Devils. Jest Red Devils, Bayern Monachium. A to hokej. Arsenal chyba jest. I to Arsenal w sumie jest. Wszystko z tych ważniejszych. Cannon Boys. No. O, tak, więc sam Barcelona jest chyba też, nie? Więc Messi. No, w każdym razie to jest wszystko, co ta gra oferuje. Wyobraź sobie. To jest Sagrada Familia Enjoyers, tak? Są wszystkie takie... Rozumiem ten żart. No, więc tak wygląda Pro Evolution, chciałem powiedzieć. eFootball 2022. Dwa tygodnie po tym, jak słyszeliście nas ostatni raz, wiele się zmieniło i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Uwaga, ja będę mówił po kolei. Mam tu rozpiskę. Urosłeś trochę, Mike? Czy co? Urosłeś trochę, czy jak? Tak, ja rosnę całe życie. Włosy na klać. Pierwszy włos na klać. Wszystko mi rośnie, tak. Siwe włosy wszędzie. No, tak, to już jest ten wiek. Mi siwe włosy wychodzą tam, gdzie nie bardzo chciały mieć siwe włosy, a tam, gdzie dodałyby mi uroku, to ich nie ma. Nie wiem, jak te siwe włosy działają. No widzisz, siwe włosy są Wait. Tak dużo pytań. To interesujące, bo zakładaliśmy, że EA musiałoby mieć cały legal department na słuchawce, 150 osób, które udzwaniałyby te wszystkie ligi. Te wszystkie kluby i podpisywali z nimi umowy osobno. Okazuje się, że tak robią. Znaczy, no. Ale to też chyba nie jest tak, że oni to bezpośrednio z klubami podpisują. Znaczy, wiesz, no, w nie, Polsce... Nie chce mi się wierzyć. W Polsce jest jakiś, jest PZPN, nie? Więc podejrzewam... To dzwoni FIFA z Kanady, nie? Do Radomiaka. I... Hello? Hello? No ale masz jeszcze tą organizację. Dzisiaj nie można, w środę jest ten pan, który po angielsku umie. No dobra, to jest w takim razie tyle ode mnie od znawcy no, piłki nożnej i FIFA i licencji. Bo wiesz, w Polsce też masz coś takiego jak Polski Związek Piłkarzy. Jest taka organizacja, to już tam chyba z 20 lat istnieje. Ale nie wiem, na jakiej zasadzie oni tam zrzeszają piłkarzy w tej chwili. Ani ja. Koniec tak jest. Tematu. Ale jak macie więcej informacji na ten temat i chcecie nam to nie wyłożyć piszcie ze szczegółami, nie interesuje nas to w ogóle. To jest wiedza, która do niczego nam się w życiu nie przyda. Tak. Dobrze. W każdym razie mamy następnego maila od MDX-a. MDX to taki mały DMX jest. Aha, okej. DMX w domu. DMX chyba nie żyje, nie? On w tym roku zmarł. Tak. Co to jest DMX? DMX? No. Nie znasz DMX-a, nie oglądasz 60 sekund, cała Polska tego soundtracku słuchała i Party Up na pewno znasz. Patrzę teraz, The Dog, okay.
No, DMX, a propos śmierci DMX-a, podobało mi się, że zostawił byłą żonę, żonę i kochankę. I one wszystkie trzymały się za ręce i śpiewały Kumbaya, bo no, dobrze wiedziały, że ich jedyne źródło utrzymania właśnie odchodzi. Tak. Mm-hmm, okay. Śmieszna sytuacja. Ten Advance Wars, to ja dobrze kojarzę, to jest to na Nintendo? Tak. Ten taki tak. Remake czegoś tam, tak? Nie graliście pewnie, nie? W te Advance Wars? Nie, ja właśnie w Advance Wars nie grałem. Na DS-ach. No. Kurczę, to było... Ja to na, na Game Bonesie. Na Game Bonesie. Game Bonesie. Game Bonesie. Game Bones Vance. Tak. Gambons. Już widzę ten, jak widzę Kowala robiącego z tą małpą. Gambons Vance, tak. No to właśnie na to. Mhm. Tak jak powiedział Mike, jeżeli uciekają ci ludzie, uciekli ci pracownicy, to i jest ci bardzo ciężko znaleźć nowych, bo teraz tak niestety jest... Ale masz hajs. Świat. Ale masz hajs, to kupujesz po prostu całe studio, gdzie jest pełno tak ludzi jest. I oni zaczynają robić rzeczy. Ja jestem wciąż do dyspozycji, nikt do mnie nie dzwonił, tylko chciałem powiedzieć. A co ty potrafisz robić? Czego ja nie potrafię robić? Co ty potrafisz robić? Wpadnijcie na stream w czwartek, to zobaczycie, co on potrafi. Potrafię robić. Potrafię małym palcem prawej, mały palec prawej dłoni wsadzić do lewego ucha. Tak, o, nad głową, tak potrafię. No to jest przy developmentie gier, widzę skill. Jeszcze tak do tych recenzji nawiązując. Przepraszam, a każdy jeden szef studia siedzi i ten pot mu płynie po plecach. Ciekawe, co Formogatka powiedziała na temat. Tak, tak. Czekamy, tak. Jest takie, czekamy jest, na Formogatkę jest, i... Jest dwie minuty do północy, oni czekają jeszcze na ocenę z Formogatki. Tak, tylko wiesz co, ja też mam na przykład problem z reakcjami ludzi w internecie, bo to jest bardzo takie skrajne i wszystko jest takie w stylu oszustwo, że to jest nagle takie, wiesz, podkręcone do 11 i nawet nie był do końca taki zamysł, ale ten drugi, kto to przeczytał, mówi, nie, no oszukali mnie, wydawca oszukuje. A to też nie jest tak do końca i czasem tak się zdarza rzeczywiście, że ktoś tam wali w ciula, ale no czasem to jest po prostu tak, że ktoś podjął jakąś decyzję, no tak, ale, i się rozlało, ale, nie? Ale nikt nie napisze artykułu i nie zrobi filmiku na YouTube'a z umiarkowaną opinią, bo nikt go nie obejrzy. Muszą być ekstrema. Na miniaturze musi być koleś, który się trzyma za głowę i mówi, nie uwierzycie, co mi napisali, nie? No. Kliknij, żeby This zobaczyć. This game is broken. No, tak. I koleś się trzyma you za głowę. You wouldn't believe, kurwa. I potem tam wchodzisz i oglądasz go i myślisz sobie, no, w sumie wiesz, gówno, no, nic z tego nie wynika, no. Pierdoła, no. Do gier będziemy przechodzić. Jedziemy. Dobra, jedziemy z gieroma. Tartak, wiesz co? Nie wiem. Chujów sto. Karem. Dzisiaj do mnie dzwoniła pani z Centrum Badania Opinii Publicznej i pytała mnie, czy wiem coś o centralnym porcie komunikacyjnym. Co wiedziałeś? Nie, właśnie nic. Ale pytała, zadawała mi pytania. Nie jesteś niczym i zadawała mi pytania. Odłożyłeś słuchawkę.